Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej. To moje remedium. To moje remedium. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Remedium. Kolejny raz spotykamy się. Tutaj przed mikrofonem i przy słuchawkach z Wami. Jestem z kolejnym gościem. Dzięki jego uprzejmości u niego w domu, aby nagrać ten odcinek, będzie miał tematykę muzyczną. Udało mi się, można powiedzieć, pozyskać osobę mega ciekawą i wartą uwagi. Będzie to bardzo techniczny nawet odcinek o tym sprzęcie więcej, bo będzie to sprzęt, który jest gramofonem i który tworzy. Pan Tomasz Franielczyk. Witam cię w podcaście. Podam ci dłoń. Cześć Darku, witam cię bardzo serdecznie. To będzie na pewno ciekawe spotkanie i zderzenie z rzeczywistością, bo ja nie miałem pojęcia, jaki to jest sprzęt, jaki jest skomplikowany i jak wiele kryje się w nim, jaką ma duszę. I to chciałbym przekazać właśnie w tym odcinku. Zasłyszałem, że jest taka osoba bardzo niedaleko mnie, tutaj w Gliwicach. Zasłyszałem firmę Bene Audio. Dobrze wymawiam? Tak, Bene Audio, dokładnie. A skąd ta nazwa? To jest nazwa nawiązująca do moich lat dzieciństwa. Bene to jest taka ksywa, którą miałem kiedyś, jak byłem, że tak powiem, małym dzieckiem i to była ksywa, która funkcjonowała tylko w wąskim gronie rodzinnym. I tak się ludzie zastanawiają, dlaczego Bene akurat. No i trzeba sobie przypomnieć, jakie, że tak powiem, programy rozrywkowe działy się w tamtych latach. To już teraz wiadomo, o co chodzi, tak? Oczywiście program niezbyt wysokich lotów. Gdyby to był program wysokich lotów, to musiałbym nazwać firmę Monty Python Audio, bo uwielbiam. No ale generalnie zostało BENY i tak miał być Franz Audio, ale Franz jest już jakby bardzo popularne. Więc y, powstała firma BENY Audio. Na pewno warto by było tutaj zaznaczyć i też niejako rozpocząć, czym się zajmujesz, chociaż w małym skrócie, co możesz na ten temat powiedzieć, co cię pasjonuje, jakie masz y, zamiłowania poza też gramofonami. Znaczy, to gramofony, to jest moja główna pasja i to pochłania w zasadzie całą, e, cały mój wolny czas. E, a zawodowo zajmuję się e, prowadzeniem projektów w branży IT, bardziej w konsultingu IT. Jestem zawodowym kierownikiem projektu. E, jest mi bardzo z tym dobrze. E, a podzawodowo mam e, trójkę e, już szkolnych dzieci. I co ważne i niestandardowe w dzisiejszych czasach chcę czas tą jedną żoną i bardzo ich pozdrawiam w tej chwili. Ja również pozdrawiam całą rodzinę. Dziękuję, że mogę znaleźć się tutaj w waszym rodzinnym domu, żeby stworzyć ten odcinek i dowiedzieć się więcej o tej tematyce, bo jest naprawdę pasjonująca i zaskoczyło mnie bardzo wiele szczegółów i rzeczy analitycznych, które przedstawiasz, bo, bo taką osobą jesteś. Czy czujesz się analitykiem? I analitykiem w pracy owszem i analitykiem w tej dziedzinie, w której przyszło mi teraz działać, czyli w gramofonach też jak najbardziej. To jest, to jest myślę wymagane w tej, w tej branży. Trzeba tu dodać, że poznaliśmy się całkiem niedawno udało mi się dotrzeć do Ciebie, porozmawiać, spotkać się w mrowisku. Tak mrowisko spirala w gwicach. Co to było za wydarzenie, jakbyśmy mogli też powiedzieć, bo to ciekawe wydarzenia tam się dzieją? A to bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ tam co miesiąc, w zasadzie, chyba co trzeci piątek miesiąca w roku akademickim, odbywają się wieczory z płytą winylową. I akurat był taki wieczór z płytą winylową i te wieczory prowadzi mój dobry znajomy, naukowiec, dr Bogusław Ziębowisz, też zamiłowania e, wielki fan, znawca płyt winylowych, znawca muzyki. No i właśnie Boguś te spotkania tam co miesiąc prowadzi i to jest też miejsce, w którym się kiedyś spotkaliśmy i miejsce, w którym pokazałem mój pierwszy gramofon, ale o tym może za chwilę. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie pana doktora. Miałem przyjemność też uścisnąć dłoń, poznać, zobaczyć, aczkolwiek jeszcze nie, nie miałem przyjemności uczestniczyć w niej, bo spotkaliśmy się tam, aby omówić tematy związane z podcastem. Udane było to spotkanie, czas nam zleciał bardzo, bardzo szybko, no i zaowocowało to tym, że będzie ten odcinek, właśnie. Więc warto by było też dalej pójść i pokusić się o jakieś wydarzenia, które miały miejsce. Na których byłeś, była to Warszawa. Bardzo proszę o przybliżenie tej, tej ciekawej imprezy. Ostatnie wydarzenie, które miało miejsce, to było audio show w Warszawie. To był październik tego roku, 2023. I to było szczególne wydarzenie dla mnie, ponieważ po pierwsze, już tak można powiedzieć, na, na pełnym gazie, jakby w Tworzyłem to wydarzenie razem z Sopolską firmą, moim partnerem, z którym współpracuję od w zasadzie od ostatniego, czyli zeszłorocznego wydarzenia. I ważne o tyle, że pokazywałem prototyp najnowszego mojego dzieła. To jest gramofon Bene Audio Odyssey, i to jest taka maszyna, która w zasadzie. Już no, w zasadzie potwierdziła na tych targach, co potrafi, potwierdziła już w testach. No i, no, i, no i dalej będziemy, czy będę kontynuować ten temat, i powstają już powoli wersje produkcyjne. Spotkanie w tej Warszawie to nie tylko przyjazd i powrót, ale także pakowanie się z tym całym sprzętem. Do tego też dojdziemy, ile to wszystko waży, jaką wagę ma, jaką ma wartość. Ale najpierw Poprosiłbym Cię o przekazanie słuchaczom, słuchaczkom, gdzie można Cię znaleźć na social mediach. Zapraszam serdecznie na stronę internetową benaudio.com. Tam można dowiedzieć się wszystkiego o moich gramofonach. Jest też informacja o recenzjach, przy poszczególnych modelach. Można sobie te modele pooglądać. Zapraszam na moją stronę na Facebooka. To jest też Ben Audio. Coś się dzieje na Instagramie, tam jest Bena Audio Turntables. Natomiast no, głównie polecam Facebooka, bo tam zamieszczam wszystkie aktualne informacje odnośnie swojej działalności. Także zapraszamy. Strona bardzo ciekawa dużo m, takich, można powiedzieć, bardzo szczegółowych, m, z rozmachem zdjęć pełnych takiego pazura konkretnego i sztuki i jest to fascynujące i takie dosyć nawet bym powiedział piorunujące, bo na mnie zrobiło duże wrażenie oglądanie tych prototypów i już gotowych produktów tego sprzętu, tego gramofonu. A jak już zobaczyłem na własności dzisiaj, no to jestem pod wrażeniem, bo, bo nie spodziewałem się. Niby można powiedzieć to rzecz zwykła, wrzucamy płytę, ale Dużo się tam kryje, dużo tam się dzieje, i to będziemy właśnie chcieli przekazać w tym odcinku, na który serdecznie zapraszamy. Zatem zacznijmy ten nasz temat gramofonów od początków, od historii. Jak Ja już wiem, bo słyszałem od ciebie część, ale na pewno to rozwiniemy. Jak narodził się w Twojej głowie pomysł tego, aby zacząć tworzyć te maszyny. Te urządzenia, aby spełniały tak naprawdę twoje oczekiwania wobec tego produktu finalnego, którym jest dźwięk. Można tak to ubrać, w słowa? W zasadzie, tu nie ma żadnych reguł. Oczywiście, że można ubrać. Yy, historia jest yy, no dość zawiła, w sensie. Ja do, do teraz nie wiem, jak to się stało, że zacząłem robić gramofon, bo to była końcówka roku 2017, o ja dobrze sobie przypominam. To był taki zbieg różnych okoliczności, które sprawiły, że właśnie podjąłem się tego zadania, ale to też nie tak od razu. Mianowicie, coś to co się wydarzyło. Pierwsze to, ponieważ mam dosyć małe dzieci, i to był taki moment, kiedy wszystkie dzieci zaczęły spać. Mam całą trójkę. I tak, że po tak powiem, urodziły się jedno po drugim i w końcu, jak to ostatnie naj, najmłodsze zaczęło przesypać noc, to rodzice, którzy mają dzieci, to wiedzą, co się dzieje z człowiekiem, jak zaczyna przesypać całą noc. I takie kilka nocy z rzędu sprawiły, że wstąpiła we mnie jakaś taka, po prostu gigantyczna energia. E, oczywiście to się nie działo z dnia na dzień, bo to był jakiś tam proces dłuższy w czasie. Temat drugi to zmieniła mi się w troszkę w pracy, bo zmienił mi się charakter pracy. Czyli zaawansowałem z, z, powiedzmy, można to tak nazwać, z konsultanta, który pracuje bardziej twórczo na y, kogoś, kto bardziej kieruje tymi pracami, czyli odeszła mi cała taka część twórczej pracy, którą wtedy miałem. Y, po trzecie, zmieniłem coś wtedy w sprzęcie, który miałem. Bo jakiś tam sprzęt już tutaj grający był, coś pozmieniałem i nagle się okazało, że gramofon, który miałem, jakiś podstawowy projekt. To taka bardzo podstawowa zabawka. E, nie, nie, nie. To był taki gramofon normalny, kupny. Bo to też nawet nie myślałem, że będę robił gramofony. Czyli wejdę w słowo, bo to warto jest, żeby zauważyć, już zacząłeś słuchać muzyki na, za pomocą gramofonu już wcześniej. Tak, tak, tak. Byłem zwykłym użytkownikiem, można powiedzieć. Ale lata to były, czy. E, powiedzmy z 5 lat. No to już sporo jest czasu. E, z 5 lat, ale to jeszcze wart, warto wspomnieć o tym podkładzie muzycznym, który mam. E, bo jakby to, to, że mam sprzęt muzyczny jakiś tam i lubię muzykę, to nie wychodzi jakby. To, to nie pojawiło się samo, bo jak kiedyś jako dziecko grałem na fortepianie i to nie tak jak grałem, że jak większość chodzi po prostu do ogniska po to, żeby sobie, brzydko mówiąc, popinkać. Tylko faktycznie miałem prawdziwego. A bardzo ambitnego nauczyciela nauczycielkę gry na fortepianie w, w ognisku muzycznym w Siemonowicach Śląskich I, i tam naprawdę dwa razy w tygodniu a mieszkałem w Pikarach więc do Siemianowic jeździłem dwa razy w tygodniu i sama podróż zajmowała więcej niż te zajęcia i tam się uczyłem, gdy na fortepianie i z jakimi sukcesami, ponieważ udało mi się chyba ze dwa razy zdobyć jakieś nagrody w konkursach wojewódzkich. Raz zdobyłem też jakąś nagrodę drugą, pierwszego miejsca nie było w konkursie ogólnopolskim młodych muzyków, więc, jakby ta miłość do muzyki była od samego początku. Tak? Ona była we mnie zaszczepiona, zresztą mam głęboko wbite w DNA brzmienie fortepianu, co też bardzo pomaga w ocenie. Brzmienia danego systemu. Potem miałem taki krótki epizod z organami kościelnymi, bo miałem być organistą kościelnym. To skończyło się tylko na tym, że grałem sobie bacha zamiast ćwiczyć to, co miałem ćwiczyć, więc szybko skończyłem po dwóch latach i może nawet dobrze. No a dzisiaj przekładam to, co udało mi się wtedy zdobyć. Tę całą wiedzę, doświadczenie, to właśnie ten dźwięk wbity w DNA. Na, na właśnie słuchanie muzyki, i to bardzo lubię. Więc ten sprzęt gdzieś tam był ze mną zawsze. Ja miałem zamiłowanie do tego, żeby tego dźwięku słuchać. I wtedy akurat zmieniałem coś i wyszło na to, że ten gramofon jakoś dramatycznie słabo gra. No i okazało się, że ten gramofon, który mam, jakoś niespecjalnie spełnia moje oczekiwania. Okazało się, że jest w zasadzie najgorszym ogniwem tego systemu, a zewsząd dobiegały do mnie informacje, bo od zawsze jestem czytelnikiem różnych e, takich portali z, z recenzjami różnych sprzętów audio. Zewsząd dobiegały informacje, że no, gramofon jest źródłem najlepszym, więc coś mi tu nie grało. No i tak biorąc te wszystkie wydarzenia do kupy, Pomyślałem sobie, że chciałbym zmienić gramofon. No to naturalne jest to, że człowiek wtedy, i to jest najgorsza rzecz u audiofila: coś zmienić. To nie jest tak, że masz taką miłość od pierwszego wejrzenia, czyli idziesz do jakiegoś znajomego, coś usłyszysz, od razu chcesz to mieć. To jest najprościej. Najgorzej, jak masz sprzęt, który musisz wymienić, i to jest największy ból, musisz go wymienić na coś lepszego. I nie wiesz na co, i zaczynają się analizy, słuchania, recenzje, czytanie, fora. I ja przez to przebrnąłem naprawdę w lewo i w prawo. I miałem jakieś gramofony upatrzone, tylko potem nie były strasznie różne od lewa do prawa. I stwierdziłem, że. Ale mm, opinię u jakich ludzi? Opinię o ludzi, którzy mieli te gramofony, które chciałem hmm. kupić. Jakieś to zwykły liczkownicy, tak? Bardziej nie zaawansowani. Dzisiaj wiem, że 95% tego, co ludzie piszą, nie ma sensu, ale jakby pomijmy ten aspekt stwierdziłem, że... To naprawdę trochę trwało, bo to był miesiąc, dwa szukania, tak? Potem stwierdziłem, że okej, okay, no to może warto zaryzykować, bo słyszałem, czytałem o ludziach, którzy sami robili takie rzeczy. No to nie jest tak, że jest jeden człowiek, który robi gramofony na świecie. No to też nie trzeba się urodzić aniołem, żeby robić takie rzeczy, bo to jest jakaś tam konkretna wiedza. I pomyślałem sobie, że no, może warto zaryzykować. I ponieważ robię projekty, a to jest typ projektu, czyli coś, co jest niepowtarzalne, nowe, w sensie takie podejście naprawdę, wiesz, jakby w harmonogramie, w, w, w fazach. No, podeszłem do tego bardzo zawodowo i pomyślałem sobie, że, że pierwszą rzeczą, którą zrobię, ponieważ gramofon miałem, a gramofon to jest prosta rzecz, bo ma napęd i ramię. Napęd miałem ze starego gramofonu, więc stwierdziłem, że zrobię ramię. Dzisiaj wiem, że to jest najtrudniejsze w całym gramofonie, ale wiem to dzisiaj, po siedmiu latach. A wtedy stwierdziłem, że zrobię sobie to ramię. No i zaczęło się najpierw czytanie. No, o co w tym wszystkim chodzi. Eee, I wtedy powiem szczerze, że, że życie rodzinne wisiało na włosku, bo ja czas siedziałem z telefonem, przed oczami i szukałem, czytałem. Starałem się złapać jak najwięcej informacji. A tak jak powiedziałem wcześniej, niestety, większość tych informacji, które znajdziesz w internecie, jest nieprawdziwa. I, i niestety nic się w tym temacie nie zmienia. Więc musiałem to wszystko przeczytać, coś z tego wyłapać to trwało jakieś trzy miesiące. Po czym wiedziałem już co chcę zrobić, jak chcę zrobić, zaczęło się konstruowanie. I ten, to pierwsze ramię, które zrobiłem, to wyglądało jak lufa od czołgu. Po prostu jakbyś postawił przy gramofonie kawałek wiesz, wieżyczki z lufą. Wyglądało to dramatycznie i wszyscy się pukali w głowę, o co mi w ogóle chodzi. Ale pamiętam ten moment jak, bo, bo to był moment krytyczny. Ja powiedziałem sobie, że okej, okay, w pewnym momencie, jak to w każdym projekcie, trzeba sobie dać spokój, tak? Trzeba sobie powiedzieć, to jest dla magów i wróżek, to nie jest dla mnie i nie mam tutaj czego szukać, lepiej kupić niż zrobić. No i zrobiłem sobie to ramię i pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz puściłem to ramię właśnie z jakąś tam wkładką, którą sobie kupiłem na, na tym starym gramofonie. W sensie stary gramofon, stary napęd, nowe ramię. Wyglądało to przekomicznie, mam te zdjęcia do dzisiaj, ale dźwięk, który wtedy usłyszałem, był tak oszłamiający. Oczywiście jeden kanał nie działał, musiałem coś tam podutować, wiadomo, trzeba było zaliczyć falstart, ale dźwięk, który usłyszałem był taki fantastyczny, że w zasadzie od, od samego tego pierwszych, nie wiem, trzech sekund wiedziałem, że, to jest, że tego nie mogę przestać robić i muszę iść dalej. Ja zatrzymam ciebie na chwilę. Jakbyś dzisiaj określił, sam ten dźwięk, czym był dla ciebie, bo za pierwszym razem, jakbyśmy usłyszeli coś pięknego, czy jak widzimy wschód słońca, na przykład pierwszy raz, czy jak widzimy horyzont na morzu, czy burzę, czy sztorm, nawet czy, czy jakiekolwiek takie wydarzenie, jakbyśmy tam byli, to jak ten dźwięk, który usłyszałeś po tej pracy, którą wykonałeś, jak byś go określił dzisiaj? Ja nie chciałbym go dzisiaj słyszeć przede wszystkim, bo pewnie byłby dramatyczny. Jak tak sobie wyobrażam, co, co dzisiaj mam i co dzisiaj słyszę, jak to robię. Natomiast na tamte czasy, na, tamte, na tamten moment, to był taki dźwięk, że się prawie popłakałem. I, I to mogę tak z ręką na sercu powiedzieć. Tak mi wzruszyła ta jakość tego dźwięku, że no w zasadzie mam na to świadków. Tutaj, jak siedzieliśmy, to było wow! No co to w ogóle jest? Jak to brzmi? To była prosta rzecz, zrobiona w prosty sposób i jakby sam sobie udowodniłem, że tam nie ma żadnej magii, tylko to jest zwykła, prosta rzecz, którą każdy może zrobić, tak sobie dzisiaj mogę powiedzieć. Oczywiście dysponując odpowiednim czasem, za samozaparciem, wiedzą i tak dalej. I, I tu nie ma magii, wystarczy to zrobić, to naprawdę działa, tak? Trzeba tylko to zrobić z głową i można naprawdę zrobić cuda. Czyli podejrzewam, że jak już usłyszałeś ten, ten, ten przepiękny, wzruszający dźwięk, to chciałeś więcej i yy, poszedłeś w tą stronę taką dopaminową. Co może być dalej, co mogę ulepszyć, jak mogę to poprawić. Czy byłeś już zadowolony na tyle, że mówisz, no, coś jeszcze trzeba podszlifować, zobaczymy, co z tego będzie. Już coś się udało i to takim tak, tak za pierwszym razem, no to trzeba to kontynuować i ten temat eksplorować, więc jakby naturalnie podjąłem rękawice i stwierdziłem, że no. Idę w to, w sensie ramię już było i, i zaczął się cały proces twórczy. Tak? W sensie warunek pierwszy, żeby nie skończyć tej zabawy, był. Czyli ramię było, działało, ma to sens, więc pozostała cała, cała, cała reszta. No i zaczęła się zabawa, która trwała dobre półtora roku, gdzie ja sobie budowałem w zasadzie gramofon dla siebie w różnych iteracjach. W sensie najpierw to było napęd, czyli jakby zastąpiłem ten gramofon, który miałem swoim napędem, tak, bo, bo napęd to jest plinta, czyli ta jakby główna rama tego gramofonu, na tym masz talerz, silnik i to, to jest napęd, więc zacząłem budować najpierw to, potem stwierdziłem, że ramię jednak trzeba troszkę polepszyć, więc budowałem kolejną wersję ramienia, potem znowu kolejną wersję tej plinty. Bawiłem się z różną formą, kształtem, nauczyłem się fornirować, nauczyłem się działać z różnymi materiałami, bo tu masz stal, aluminium, różne rodzaje drewna, trzeba umieć się z nimi odpowiednio e, obchodzić. To nie jest takie proste. E, więc ten gramofon ewoluował, i każdy model był dawcą części do kolejnego modelu. I to trwało, trwało to trochę. E, I e, na końcu tego całego procesu stwierdziłem, że ok, gramofon już jest na tyle gotowy. No to był ładny, w trójkątnej plincie, z silnikiem zewnętrznym, z 14-calowym ramieniem. Mnie się już bardzo podobał yy, i mógłbym go zostawić. W sensie to był taki moment, że stwierdziłem, dobra, mam gramofon, który chcę, tak, mi się podoba. Ale już tyle w niego zainwestowałem czasu, energii, środków i, i tyle o, o tym wiedziałem, że chciałem go po, komuś pokazać po prostu. Więc yy, naturalne było, że pojechałem do salonu yy, tutaj w Liwicach, yy, audio yy, a ponieważ znałem się z właścicielem, bo, bo wcześniej kupowałem tam jakiś sprzęt, zaproponowałem, że właśnie mam gramofon, może bym go przyjechał pokazać. Faktycznie przyjechałem, pokazałem i okazało się, że był na tyle fajny, że uzgodniliśmy, że za jakiś tam miesiąc czy dwa a mogę z tym gramofonem pojechać właśnie do Mrowiska i w Mrowisku na tym wieczorze z płytą winylową, który wtedy był chyba na początku, ten gramofon pokazać. No i... Ja byłem kilka razy w tym mrobisku. Zawsze mi się wydawało, że to takie wow, bo tam zawsze się fajny sprzęt pokazuje fajne kolumny, wzmacniacze, przezmacniacze i tak dalej. Ten naprawdę fajnie fajnie to brzmi. tak sobie pomyślałem, że super, to jest moje marzenie, żeby w ogóle tak pokazać swoje dzieło gdzieś w takim miejscu. Ja już miałem w głowie kolejny model, w sensie, jak, jak go uprościć, jak go, jak go ulepszyć w niektórych miejscach I, i ten gramofon sobie zaplanowałem, i faktycznie zrobiłem ten gramofon właśnie na okoliczność tego, tego robiska. I to już była taka konstrukcja bliższa tym, które robię dzisiaj. I pamiętam, że ja go skończyłem na tydzień przed tym, całym, całym wydarzeniem, więc był zupełnie nieoblatany, można powiedzieć. Taka świeżynka jeszcze, jeszcze czuć go było farbą, lakierem jakimś tam. I pamiętam, że jak pojechałem z tym, byłem strasznie dumny. To był w ogóle totalny hajen dla mnie, ten gramofon. Nie wierzyłem, że ja go zrobiłem. No, piękna rzecz. jak. Przyjechałem do morwiska i go postawiłem na, na, tym, na tej scenie. To wtedy dotarło do mnie, ile tam jest jeszcze rzeczy do zrobienia. W sensie, jak, jak robisz coś dla siebie i postawisz sobie coś na półce, no to możesz żyć z tym, z tym, to ci się nie podoba, ale możesz z tym żyć. Tu jest krzywo, tam jest krzywo, może być. A jak postawisz coś przed ludźmi, to nagle zaczynasz dostrzegać to, co, to, co dostrzegają ludzie. Ja tam widziałem 100 rzeczy, które mógłbym poprawić. Usiadłem na widowni razem z ludźmi. I raz, że chciałem poprawić od razu wszystko, a dwa, to się modliłem, żeby on w ogóle wytrzymał 4 godziny, bo to musi grać 4 godziny non-stop. Nigdy tyle nie grałem jeszcze wcześniej na tym gramofonie. I miałem takie wizje, że on się zapali, że spłonie półmrowiska, że tam się staną jakieś dziwne, straszne rzeczy. Był ubezpieczony? Nie, no jak? Mamrowiska jest ubezpieczone. No, tak pierwszy raz o tym wspominam, ale to chyba z perspektywy czasu można sobie tak pożartować, ale no mi do żartu wtedy nie było. Naprawdę byłem przerażony. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Gramofon zagrał, wszystko było ok, nic się nie stało. Gaśnice działały. Gaśnice, nie musieliśmy ich uruchamiać na, na, na szczęście. No i po tym całym wydarzeniu, tam też było kilka osób z tej branży audio. I po tym całym wydarzeniu stwierdziłem, że to jest na tyle fajne, że trzeba zrobić wersję produkcyjną. No i zaczął się kolejny etap tej całej zabawy. Czyli zrobienie z tego, co zrobiłem wtedy, to była taka... Taki prototyp wersji T1 takiego gramofonu, który później zacząłem robić w wersji komercyjnej. No i zaczęła się kolejna część tej historii, czyli jak z gramofonu, który robi dla siebie, zrobić wersję komercyjną. I tu już jest. Przeskok dramatyczny. To nie jest tylko tak, że go zrobisz ładniej, tylko trzeba to zrobić już na, we współpracy z różnymi tam firmami zewnętrznymi. Trzeba to zrobić dokładniej, pewniej, według konkretnych, powtarzalnych wiesz, rysunków. Trzeba zapewnić odpowiednią elektronikę z odpowiednimi normami. No i to zajęło, myślałem, że zajmie miesiąc albo dwa, zajęło mi pół roku. Więc powstały takie trzy gramofony. One mają swoich właścicieli. No i właśnie jednym z właścicieli tych gramofonów jest Boguś Ziębłowicz z którym współpracujemy, Boguś prowadzi taką działalność, gdzie jeździ na różne spotkania i opowiada o winylach i puszcza te winyle. I właśnie puszcza z mojego gramofonu. I robi to już od 4 lat z tym gramofonem. I to jest najlepszy tester, jakiego można sobie wymarzyć, bo Boguś go pakuje, rozpakowuje, pakuje, rozpakowuje, wozi. On jest w ciepłym, w zimnym. No on sobie w ruchu, a takie urządzenie nie powinno być generalnie przenoszone nawet czasami. A on naprawdę go ze sobą, z przeproszeniem, targa tam i z powrotem, a waży 30 kg. Jego ja go podziwiam za to, że on to robi. No i po trzech latach przyjechał kiedyś do mnie, i, bo miał nową wkładkę do założenia. Przyjechał z wkładką, powiedział: No, załóż mi wkładkę i przy okazji sprawdź, czy on dobrze działa. Tam nawet nie trzeba było łożysko otwierać, wszystko działało tak jak, tak, jak był nowy. Zresztą bardzo dbał ten gramofon. Więc był jak nowy, założyłem wkładkę i on wtedy powiedział coś, o co się prawie pokłóciliśmy. Powiedział tak, ten gramofon to jest taki różlowy". Nie obraziłbyś się, jakby ktoś powiedział coś w twoim na przykład sprzęcie, że jest żużlowe? No, nie znam tego, tak w takim kontekście ciężko jest określić, co, co by to znaczyło i też zależy w jaki sposób to powiedział, jak, jaką intonacją, nie? Że... No, czy. Znaczy, ja znam sobie, tego określenia. No, też tego nie znałem. Znaczy, on, on, on mi to szybko wyjaśnił, bo widział chyba mój, mój, moją minę. Ale brzmi jak, takie jak jakby podwórkowo, nie? Że... Brzmi jak, jakby złom, tak? Jak troszkę, troszkę tak, jakby to był jakiś taka straszna rzecz. Natomiast wyjaśnił mi bardzo szybko, o co mu chodzi, bo chyba widział, że, że tak powiem, nie jestem zbyt zadowolony z tego określenia. Chodzi o to, że. I to jest to, do czego też dążę w tej konstrukcji. To jest konstrukcja, która jest, e, której nie musisz się bać. Możesz ją przenosić, ustawiać, stawiać, wiesz, możesz ją pakować do skrzyni. Ona się nie, jakby nie musisz się caskać z tym gramofonem. W sensie on zawsze będzie działał. To jest taki, dzisiaj się, jakby mi się kojarzy, tak? ale czołg taki, że, że generalnie nie musisz się przejmować tym, że. Że, że gdzieś tam ruszysz i, i przestanie działać. Bo faktycznie są takie konstrukcje na, na rynku, że masz złą wilgotność, złą temperaturę i on już przestaje działać. Takie cuda też są. Ja starałem się zrobić taki gramofon, który jest no, w zasadzie niezniszczalny. Tak? I co tego dowodzi to, co jakby ta, ta akcja, yy, yy, czy, te, te, czy te działania, które prowadzi Boguś w widzi, to idąc tym gramofonem przyjedził kilometrów, w ilu miejscach grał. No to tylko dobrze o nim świadczy. To jest najlepszy test wytrzymałości i jakości, który można sobie wy, wyobrazić. I można się poradzić, jak to robić, jak pakować, jak go przenosić? Z... No, akurat to jest proste, bardziej trzeba sobie y, pójść na siłowni i przeszkadkoś. Nie ma nie, że pod kątem że jak. Są pewnie jakieś typy, że dobra, nie rób tego, rób to, albo uważaj na to. To jest cała instrukcja. Jest ta instrukcja, jest skrzynia taka właśnie, mam skrzynię na szybkie pakowanie, tak żeby przenieść miejsce na miejsce, mam skrzynię transportową na wolne pakowanie, takie, że jak musi gdzieś pojechać kurierem, żeby bo się musi przewrócić i tak dalej. Więc są dwie opcje, Boguś ma tą wersję na szybko, czyli szybko składa, szybko rozkłada. Naprawdę to też jest kolejna, kolejna atut tego gramofonu, że można go bardzo szybko ustawić. Niektórzy przyjeżdżają, słyszałem takie historie, gdzie przyjeżdża jakiś producent gramofonu do klienta i stawia go 4 godziny. Stawia, stawia, ustawia, z mikroskopem, bez mikroskopu i tak dalej. jeśli to masz wszystko ustawione wcześniej, to go tylko wiesz, przyjeżdżasz, ustawiasz kilka parametrów ramienia, zakładasz wkładkę, ustawiasz tam ramię odpowiednio i to zajmuje maksymalnie pół godziny i on gra. I nie musi się już niczym przejmować. Także to też jest bardzo ważne, że to jest gramofon, który wiesz. Nie musisz mieć doktoratu, żeby go w ogóle ustawić, tak? Nie musisz mieć super wytrzymałego stolika, bo on, wiesz, nie waży z 200 kg, nie jest wielki jak autobus. No to na, naprawdę są atuty takiego sprzętu. Zatem przejdę do takiej części odcinka, żeby pojawił się Toast. Ja chciałbym ci życzyć, Tomaszu, żeby twoja firma się rozwijała, żeby on dotarł do ludzi, zarówno jak ja, bo tu na początku ja. Jak i moi słuchacze, żeby zrozumieli i zobaczyli ci, którzy nie wiedzą, a ci, którzy chcą poznać, te piękno gramofonu, tego urządzenia, które, które daje dźwięk, można powiedzieć, z niebios, albo nawet dźwięk, który ma pozostawić coś w życiu, ale można też wyciągnąć o wiele więcej, bo gramofon akurat taką rolę pełni i chciałbym, żeby to mogło być kontynuowane, a nie było tylko hobby. A rozszerzyło się i, i cieszyło się, że nawet jak już będziesz zamykał oczy, że tak powiem, to, to będziesz dumny z tego dziecka, z tego gramofonu i z całej tej przygody co jest najważniejsze jak też trzeba powiedzieć bo ta przygoda, ta podróż tego bohatera jest ważna w tym tworzeniu i nie tylko koniec nie tylko początek ale właśnie cały ten. Ten projekt, który się tworzy, wszystkie emocje, uczucia, żeby były wychwytywane, żeby były powielane i celebrowane, i tego Ci życzę, i całej firmie jednoosobowej Benaudio, Tomasz, Franielczyk. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego, Darku, i życzę Tobie szerokiej, coraz szerszej rzeszy słuchaczy. Wyznawcy. Chciałem powiedzieć wyznawców, tak, ale nie, nie, nie. Wróćmy raczej w, w słuchaczy. Tak, słuchaczy. dziękuję serdecznie i na zdrowie. Na zdrowie. A tym razem popijamy, jeśli dobrze wypowiem, Lap Sang, Senchong, Senchong, herbatę chińską w tym wypadku, którą popijał Winston Churchill, ponieważ bardzo mu się smakiem Zbliżała do cygara. Tak pomiędzy cygarem a whisky, Am alkoholu tutaj nie pijemy, pijemy herbatkę, więc chciałem zaciekawić słuchaczy też tą herbatą i też zaznajomić Ciebie, Tomaszu, z nowym smakiem. Polecam. Yy, bardzo smaczna, ciekawa, bo to herbata jest wędzona, więc warto było się zainteresować. Też ciekawy temat, yy, bo czemu tylko czarna, czy tam zielona, czy tam czerwona. Można próbować różne rzeczy. Ja całkiem niedawno ją poznałem. A tutaj. Yy, po to aście, Chciałbym się skłonić jeszcze ku muzyce i może jakiejś najlepszej twojej płycie, którą słuchasz i którą mógłbyś polecić jako taką swoją flagową płytę, którą bardzo lubisz. I tu jest pewien problem, bo w życiu prawdziwego audiofila, czy życie prawdziwego audiofila kończy się na tym, że jak już ma ten super, świetny sprzęt i jak już to naprawdę ekstra gra to się okazuje, że zostaje z pięcioma płytami na krzyż. Bo niestety płyt takich bardzo, bardzo dobrych, takich, które robią taki efekt wow, jest stosunkowo niewiele. A to dlatego, że tu nie chodzi o sam materiał muzyczny, chodzi o to, że ona musi być odpowiednio wytłoczona, odpowiedniej jakości, na odpowiednim sprzęcie. No i jak już mamy taką płytę, no to, no to trzeba ją, że tak powiem, bardzo, bardzo szanować i bardzo o nią dbać. I takich płyt jest stosunkowo niewiele, jak powiedziałem. Ja mam kilka takich płyt, i to są płyty, które zazwyczaj puszczam na audio show, bo one robią świetną, świetną robotę. I to też nie całe, tylko kilka utworów z takiej płyty. Na pewno jest ja Diana Creal koncert gdzieś z Paryża, tak mi się wydaje. Jest Morfin, jest Led Zeppelin, druga płyta. Także, no, tych, tych, tych płyt takich, takich naprawdę fantastycznych jest stosunkowo niewiele. A tutaj, jak możesz popatrzeć, ja nie mam jakiejś dużej płytoteki, ale z ich około 300, jak ostatnio liczyłem. I myślę. I myślę, że tylko 15 z nich nadaje się do na to, żeby wziąć taką płytę na jakieś audio show i zrobić wrażenie na ludziach. Także faktycznie robią wielkie oczy i wow, jak to fajnie brzmi, a reszta jest po prostu fajną muzyką, fajnych zespołów, które po prostu lubię i czasem czasem sobie puszczam. A którą najczęściej ostatnio słuchałeś? A, ostatnio słucham. Przyszły do mnie płyty Esbjörn Svensson Trio. To jest taki pianista skandynawski, który niestety tragicznie zginął. O ile się nie mylę, podczas nurkowania, ale już jakiś czas temu. Ale I to są płyt... Przepraszam, nurkowania yy, akwalung czy freediving? Ale nie powiem ci. To, to jakby wiem tylko, że, że to była dość tragiczna sytuacja e, właśnie podczas nurkowania i doszły właśnie do mnie trzy jakieś wznowione edycje jego płyt koncertowych i, i tym się ostatnio fascynuje. Ale to są takie fascynacje, wiesz, na zasadzie przesłucham trzy razy i później przechodzę do kolejnych płyt, bo to jest, to jest taki nauk, który nigdy się nie kończy. Zawsze są kolejne płyty, które chcesz mieć. Więc od przyjemnych rzeczy można też przejść do rzeczy mniej przyjemnych. Do takich też należą chwile, gdzie twórcy to mają swoje gorsze dni, w których właśnie szukamy sensu tego, co robimy, szukamy odpowiedzi dla siebie czy dalej to kontynuować, czy, czy powinienem, czy robię to na tyle dobrze, żeby to szło dalej w świat. Więc są zazwyczaj chwile zwątpienia i na początku, i w środku, i na końcu pojawiają się naturalne kolej rzeczy, i naturalny jeden z elementów procesu twórczego, więc jak to u ciebie, Tomaszu, jest z tym. Zwątpieniem właśnie w tej kategorii tego tworzenia sprzętu, jakim jest gramofon. To to zwątpienie bardzo łatwo, bo jak tak sobie przypominam takie czasy, kiedy funkcjonowałem tylko tutaj bardzo lokalnie, bo stosunkowo niedawno gdzieś tam wypływał na szersze wody, gdzieś w Polski, być może za granicę. A to, jak sobie przypominam te czasy, kiedy funkcjonowałem bardzo lokalnie w Liwicach, no to często spotykała mnie taka sytuacja, że w zasadzie takie niedowierzanie, że ktoś, kto jest twoim sąsiadem albo ktoś, kogo znasz, może robić coś, co jest dobre, bo zawsze dobre rzeczy robi ktoś, kogo nie znasz, kto jest z innego kraju, tak? A okazuje się, że ten ktoś też ma swoich sąsiadów. Też mogą o nim myśleć to samo, tak? Więc, że tak powiem... Yy, bardzo łatwo jakby zgasić kogoś, tak? To ma nawet bardzo dużo energii, bardzo łatwo gdzieś nie wiem, zniszczyć entuzjazm ludzi, którzy nawet się znają bardzo dobrze na tym, co robią, poprzez to, że właśnie traktujemy ich nawet jako takich bardzo lokalnych twórców, jako kogoś, kto, kto nie może robić rzeczy na światowym poziomie. Bo zawsze tak się przyjmuje tak jest, że twój sąsiad nie może przecież być jakimś super specjalistą w czymś. Bo, bo to jest przecież niemożliwe, tak? Są inni, lepsi. Ja często się z tym spotykałem. No i taki moment takiego zwątpienia przyszedł oczywiście. To były wakacje z zeszłego roku, nie tego tylko, tylko 2022. I pomyślałem sobie, że albo coś z tym zrobię, w sensie będę robił to dalej i albo dam sobie spokój. Z tym, że musiałem potwierdzić sobie, jakby, że, to, że, że to, to, co ja robię, niezależnie od tego, jakich to ma opinie o tym gramofonie, gdzieś tam lokalnie czy nielokalnie, bo opinie i recenzje miałem bardzo dobre, o tym za chwilę powiem, musiałem sobie potwierdzić sam przed sobą, że, że jakby to jest coś, co robię na światowym poziomie. I tak sobie założyłem w te wakacje, wtedy w tym 2022 roku, że muszę zrobić dwie rzeczy, które mnie odpowiednio kierunkują. Pierwsza to była recenzja najbardziej hardkorowa, którą można sobie wyobrazić zagraniczna. Yy, którą chciałem zrobić, a druga to było pojawienie się na Audioshow, bo ja nigdy na Audioshow nie byłem. I w zeszłym roku yy, to był pierwszy raz, który gdzie tam zawitałem i o tym, o tym za chwilę. I tak sobie pomyślałem, że jak zrobię te dwie rzeczy, i jak to chwyci, to znaczy, że idę dalej. Jak nie chwyci, i ktoś, kto jest uznanym recenzentem, bardzo krytycznym recenzentem, powie, że. Że to nie ma sensu, no to, no to dam sobie spokój po prostu. Tak, bo musiałem wiedzieć, co ktoś z branży światowej o tym myśli, bo takie było założenie. No i wybrałem sobie na recenzenta, najbardziej hardkorową firmę, czy organizację, można powiedzieć, bo to jest organizacja non-profit, która skupia recenzentów z całego świata. To jest, mogę powiedzieć, TNT Audio, to jest zresztą grupa która była bardzo, bardzo popularna w latach 2000-2010, może nawet troszkę dalej. I oni niestety w tym okresie trochę zostali, tak technologicznie. I mają bardzo e, archaiczną stronę internetową, e, robią wszystko e, bezpłatnie, e, żyją z reklam i niestety są bardzo szczerzy. Mówię niestety, bo to w dzisiejszych czasach nie, przyszpa, nie przysparza klientów, nie przysparza firm, które chcą u nich recenzować, bo się po prostu boją. I to jest z jednej strony grupa, która ma świetne artykuły, na których ja się nauczyłem, jakby całej teorii budowy, właśnie gramofonów. A z drugiej strony mieli też świetne recenzje, właśnie w seriach, gdzie jakby oceniali gramofony według parametrów różnych wskaźników, a nie tylko, czy jest fajny, czy nie fajny. Więc naprawdę mają ogromną wiedzę. I wziąłem do nich zapytanie, czy nie chcieliby mojego gramofonu zrecenzować. No, i to były wakacje, pamiętam chyba lipiec. I dostałem od razu odpowiedź, że oczywiście, żeby chcieli. I przydzielono mi do recenzji człowieka, który był inżynierem Formuły 1 gdzieś w Anglii, pracował przy skrzyniach biegów, czyli gość, który się świetnie znał na obróbce, na materiałach, na takiej inżynierii precyzyjnej. Gość, który, jak się okazuje, sam. Konstruuję swoje gramofony i ramiona gramofonowe. W tej chwili jest prezesem jakiejś firmy, gdzieś tam we Włoszech, w Padwie, no i okazało się, że to będzie mój recenzent. No i sytuacja jest taka, że wysyłasz do nich sprzęt. A więc spakowałem gramofon. Gramofon pojechał do Padwy. Dowiedziałem się tylko, że przyjechał i nastała cisza. Po jakimś czasie recenzent się do mnie odezwał z konkretnymi pytaniami, naprawdę takimi, że. Ja się bardzo cieszyłem, że ktoś mnie w końcu zadał, bo to były bardzo fachowe, inżynierskie pytania, więc w końcu mogłem odpowiedzieć i wcale się nie bałem o to, że ktoś mi może gdzieś tam zapożyczyć pomysł czy coś, bo to nie o to chodzi, ale w końcu ktoś mnie spytał o rzeczy istotne i bardzo mi to zaimponowało. W końcu jest to gość, który projektuje swoje gramofony. Po czym zaproponował, żebyśmy się spotkali gdzieś na Teamsach. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy przez półtorej godziny. Wypytał mnie o każdą śrubkę, Dosłownie, jak nikt wcześniej. Więc e, odpowiedział na wszystkie pytania. Nie do końca się z czasem zgadzaliśmy z różnymi kwestiami. Jak to inżynier z inżynierem powiedzmy, tak? No ale generalnie na końcu powiedział, że gramofon bardzo mu się podoba. Jest świetny, że zrobi z tego dwie recenzje, a nie jedną, bo to jest za dużo materiału. I że musi napisać, nie może o tym, a napisać o czym mu powiedziałem, bo ludzie tego nie, nie zrozumieją. Bo niestety taka jest dzisiaj natura recenzji, że muszą być łatwe, proste, przyjemne i najlepiej, gdyby się cała recenzja skupiła na czterech ostatnich akapitach i faktycznie tak napisał. To tak, zwróciłem wtedy uwagę na to, jak się pisze recenzję dzisiaj, bo ludzie do nas skróty, idą od dołu, tak? Patrzą na werdykt, potem akapity, jak im się spodoba, to czytają całość, ale ma, rzadko który czytelnik czyta całą recenzję. E, więc faktycznie tą recenzję przygotował, e, gramofon odesłał i co jest ciekawe, nawet nie wiedziałem, kiedy ona się pojawi. Nie wiedziałem, jaka ona będzie, jaka to będzie treść tej recenzji. On po prostu pewnego dnia ona się pojawiła na ich stronie i tam jest taki fajny dopisek, I jak producent się nie zgadza z tym, co napisał recenzję, to może napisać i oni to opublikują. Więc generalnie to jest e, chyba jedyna taka recenzja, którą kiedykolwiek przeżyłem gdzie nie ma żadnego kontaktu, żadnego z recenzentem, gdzie ona się po prostu pojawia i oni faktycznie mają negatywne recenzje i mają całkiem sporo, przez co są niepopularni. I firmy, które dzisiaj produkują sprzęt, po prostu w większości boją się wysyłać do nich sprzęt do recenzji, po prostu oni napiszą jak jest. Ta recenzja wypadła bardzo dobrze. Znaczy nie mówię, że inni tak nie robią, tak? Bo oni są bardzo ekstremalni w tym, w, tym, w tym recenzowaniu, przez to mało popularni ostatnio. Ta recenzja wypadła bardzo dobrze. Pojawiła się ta pierwsza część przed całym audio show. No i teraz dochodzimy do drugiego punktu audio show. Oczywiście, ja już wtedy po tych rozmowach wiedziałem, że będzie dobrze, więc chciałem, że tak powiem, ten temat audio show drążyć, bo nigdy nie byłem. Dla ja mnie to była taka zawsze mityczna wystawa w trzech miejscach w Polsce, w trzech hotelach najlepsze firmy, naj, najwięksi producenci. I oczywiście obudziłem się z ręką w nocniku, jak to się mówi, na miesiąc przed audio show, bo nigdzie nie miałem nic dogadane. Tak? W sensie nie wiedziałem, gdzie pojadę, czy pojadę, jak pojechać. I zobaczyłem ogłoszenie firmy z Gliwic, z którą do dzisiaj też współpracuję. Znałem właściciela tej firmy przez to, że się widzieliśmy kilka razy właśnie na mrowisku, na tych spotkaniach winylowych. I mówię mu, że no fajnie, chciałbym pojechać. Widzę, że nie mają gramofonu, a może mógłbym się z nimi zabrać? Gdzieś tam, chociażby postawić tylko ten gramofon, żeby był. Nie musi nawet grać, tylko po to, żeby się tam po prostu pojawić. A on mówi, poczekaj chwilę, zadzwonił gdzieś w jedno miejsce. Po chwili odzwonił, mówi: pojedziesz na narodowy, do naszej najlepszej sali i będziesz tam z taką i z taką firmą. No i okazuje się, że. No, zawiozłem ten gramofon najpierw do sprawdzenia, posłuchaliśmy sobie, stwierdził, dobra, jedziesz na narodowy w tych i tych dniach, tu masz numer telefonu, jedziesz. No i na narodowym, właśnie, powiem pierwszy raz w życiu, i to jeszcze w charakterze, właśnie, wystawcy. Więc no to był taki trochę szok zobaczyć, jak to wygląda od, od tej strony, właśnie, wiesz, przed audio, co się dzieje, po audio, co się dzieje. Tam jest kartonów, jaki tam jest rozgardia, że wszyscy się, wiesz, przez ten cały dzień próbują rozłożyć z tym całym sprzętem. Tam są naprawdę kontenery, sprzętu, które przyjeżdżają, które trzeba rozłożyć. No i tam, właśnie, e, poznałem człowieka, z którym się współpracuję. To jest Arek Standard z Premium Sound. I też poznałem producenta kolumn głośnikowych, to jest Minas z kolumny Audio Solutions. My zresztą współpracujemy teraz bardziej, bo też pokażemy się na najbliższym Audition w Monachium. Już byliśmy w Monachium, także, że tak powiem, to, to wszystko fajnie działa. No i tak to zatrybiło, bo w zasadzie przyjechałem tam jako taki eksperyment. Powiedzieliśmy sobie, dobra, fajnie wygląda, postawimy, jak nie będzie grało, trudno, mamy fajny system cyfrowy. Zagrało tak fajnie, że jak ludzie wychodzili, a był naprawdę fajny system cyfrowy, to mówili, że fajny ten system, ale dlaczego gramofon gra lepiej? Przecież to jest marka, która nie jest znana. Eee, mówię, że no, no, bo jest dobry gramofon po prostu, tak? Fajny gramofon, fajna wkładka, kable, pram, wszystko się zgadza. No co jeden z takich ludzi, którzy tam właśnie byli, powiedział, że to nie może być prawda, ponieważ dobry gramofon kosztuje 20 tysięcy euro i więcej. No, i wtedy dotarło do mnie, jak ta branża funkcjonuje, że tutaj y, większość tej branży działa na zasadzie nie jakość robi cenę, tylko cena określa jakość. Bo niestety niewiele sprzętu dzisiaj, który jest dostępnego na rynku, y, a to są zazwyczaj sprzęty niszowe, takie niezbyt popularne, spełnia te warunki, że jest naprawdę sprzętem dobrze zrobionym i dobrze grającym. Pytanie, co to znaczy? Spełnia warunki, w, w jakim zakresie, czy to jest chęć tego, jaki ty chciałbyś, żeby w jakichś ramach była, czy to jest narzucone przez rynek, jak, jak to wygląda, jak można to odczytać? Wiesz, co jeśli chodzi, ja mogę się wypowiedzieć odnośnie gramofonów, tak? Wyrażasz swoją opinię, nie? Dokładnie. Gramofony, niestety, i to nie chodzi tylko o Polskę, chodzi o, o, o to, co się dzieje generalnie na rynku krwią w baroku. Można powiedzieć. To jest bardzo odważne stwierdzenie. Natomiast ja zawsze robię takie ćwiczenie, wszyscy się mówią, jakby robię jakieś tam spotkania, ludzie się oburzają tym, że ja tak mówię. Potem mówię, to przeprowadźmy taki krótki eksperyment. Wyobraźcie sobie, że macie na półce dwa najlepsze gramofony, jakie potraficie sobie wyobrazić. Powiedz mi, który z nich jest lepszy. I nikt nie był w stanie tego ocenić. Ludzie, którzy się na tym naprawdę zdają. Mają dwa najlepsze sprzęty. One czasem kosztują, wiesz, najdroższe to jest pół miliona dolarów, tak? No taki super ekstremalny gramofon. No, ale stawiasz je na półce i nie wiesz, który jest lepszy. Bo dzisiaj nikt nie mówi o miarach jakości tego urządzenia. To jest przerażające. 40 lat temu, kiedy mieliśmy złotą erę winylową gramofonów, powstały najlepsze maszyny, które do dziś funkcjonują. Wtedy każdy gramofon miał swoje parametry. Bardzo obiektywnie określone, powiedzmy tymi samymi metodami. Nie użyłbym tej metody dzisiaj, ale to jest jakby może bardziej skomplikowany temat. Natomiast wszystkie gramofony miały swoje parametry. Inżynierowie zabijali się o to, żeby były te parametry najbardziej wyśrubowane. E, mało tego wszyscy potrafili gramofon obsługiwać, przecież gramofon nie był super skomplikowany, tak? Każdy miał. To było normalne jak kasecie, jak CD player. Każdy miał gramofon, potrafił się nim że tak powiem, posługiwać. Nie trzeba było mieć doktoratu, żeby go użyć. I dzisiaj, po 40 latach, jak popatrzy się na rynek gramofonowy, to te produkcje, które są robione dzisiaj, po pierwsze są super skomplikowane, zupełnie niepotrzebnie. Ubudowane są całą baterią różnych, ja to nazywam, respiratorów, tak? które nie są potrzebne w ogóle w takim sprzęcie. Trzeba mieć doktorat, żeby ich w ogóle używać. I ich parametry mają się nijak do tego, co było produkowane 40 lat temu. Jak sobie weźmiemy, ja się tym chwalę, bo to, bo, bo, bo tym się można chwalić, bo to jest obiektywny wskaźnik. A jak sobie porównuję na przykład napęd, według tych moich wskaźników używam takiej aplikacji do badania tego napędu, gdzie jest baza danych. Można sobie sprawdzić to w bazie danych. Nie tak, że ktoś powie, tylko tam jest baza, to jest wynik, który można zobaczyć. W tej bazie danych jest 12 tysięcy wpisów już prawie teraz, czyli 11,5 tysiąca wpisów z całego świata. Ta baza danych cały czas rośnie, czyli ludzie używają z telefonu, bo to jest badanie napędu przez e, telefon. Czy się ktoś z tym gada czy nie, to jest najbardziej obiektywna metoda, która dzisiaj występuje. Możemy o niej za chwilę powiedzieć więcej. A to mój gramofon jest inaczej. Gramofon ten prototypowy, który zrobiłem, jest ma tylko jeden... Jednego konkurenta, albo inaczej, tylko jeden współcześnie produkowany gramofon paskowy jest lepszy niż mój, jeśli chodzi o tzw. wooflatę, czyli stabilność obrotów. Tylko jeden dzisiaj produkowany jest najlepszy. W 51 gramofonach, które tam są, jak sobie posortujemy wyniki według tych wskaźników, 80% to są gramofony z lat 80., Staruszki, które mają. Nie staruszki, ja mam 40 lat. E, powiedzmy, że wiekowe konstrukcje, które już nie powinny, może działać, a po 40 latach nadal mordują te wszystkie nowoczesne gramofony, bo kiedyś zwracano uwagę na parametry, a dzisiaj nikt nie mówi o parametrach. Jak zobaczysz sobie specyfikację gramofonów, to masz opis mebla. To jest wymiara, waga i co najwyżej zasilanie. I tak e, odjechany opis, że nikt nie wie, o co w nim chodzi. Opis, który nic nie mówi. Oczywiście każdy gramofon jest najlepszy. Jak popatrzysz na obiektywne wskaźniki, którymi możesz te gramofony pomierzyć, to albo nie pomierzysz, bo nikt się do tego nie przyznaje, bo byłby wstyd, albo naprawdę jest słabiutko. I dlatego twierdzę, że dzisiejszy rynek gramofonowy jest niestety, tkwi mocno w baroku. I przez to, że nie możemy obiektywnie, mając takie świetne narzędzia nowoczesne, jakie dziś, jakimi dzisiaj dysponujemy, tych gramofonów sprawdzić. I przez to, że też mocno tkwimy w latach 80. mentalnie, troszkę tak? Bo, bo, jakby cały czas niektórzy próbują używać tych metod badawczych, które były w latach 80., które już są dawno nieaktualne i to ludzie nawet w tamtych latach udowodnili. No i przez to, że dzisiaj skupiamy się głównie na ornamentach: na tym, że gramofon ma być złoty, świecący, ma mieć ledy, ekrany dotykowe, co jest zupełnie, zupełnie niepotrzebne w tym urządzeniu, które jest na wskroś analogowe, a przynajmniej takie powinno być. Zatem skierujmy się do pojęcia gramofonu, czym jest sam gramofon, jakie są jego składowe, z czego jest zbudowany i czym jest dla Ciebie. Czym, czym był na początku, może jeszcze jakbyś zahaczył, czym był na początku, jak dostrzegłeś gramofon, a czym jest teraz. Jak już stał się częścią ciebie, i, i można powiedzieć, przedłużeniem ręki, nawet, bo, bo jest najbliższym twoim orężem. A kiedyś to gramofon na pewno był urządzeniem magicznym, bo zupełnie nie rozumiałem, jak to działa. I myślę, że, że większość ludzi nie wie, jak to działa, tak naprawdę. Nie wie, bo nikt o tym nie mówi. Bo nikt nie prowadzi takiej edukacji w sensie, jak to w ogóle się dzieje, że igła gramofonowa wyciąga dźwięk zdrowka płyty winylowej. Więc ludzie po prostu przyjmują to jako zwykłe urządzenie, nie bardzo wchodząc w szczegóły. Po prostu kładziesz płytę, kładziesz igłę i, i gra. Więc kiedyś jest to, było to na pewno urządzenie magiczne, a, im, a teraz mogę powiedzieć, że to jest po prostu urządzenie. W którym nie ma żadnej magii, bo to jest urządzenie, które jest zbudowane według określonych reguł, których trzeba mieć świadomość, po prostu projektując takie rzeczy. Trzeba wiedzieć, jak to działa, i eee, jeśli wiesz, jak to działa, to już, to już nie ma tej magii. Magia oczywiście jest dźwięku, bo dźwięk jest faktycznie magiczny. Eee, natomiast sama budowa i urządzenie rządzi się po prostu zwykłymi prawami fizyki i mechaniki. Tutaj, tutaj nie ma nic, żadnych wróżek, magów, nic takiego się nie dzieje. A ty, Tomaszu, no. wejdziesz ci słowa, jesteś osobą wykształconą pod tym kątem. Jest, ja mam wykształcenie techniczne z, z dyplomem zarządzania y, przedsiębiorstwem gdzieś tam na Akademii Ekonomicznej. Więc ja się nazywam inżynierem, chociaż inżynierem nie jestem. Jestem zamiłowania inżynierem, bo te tematy doskonale rozumiem i się, i się w nich teraz sam kształcę. Y, natomiast... Y, no, nie mam żadnych doświadczeń rodzinnych, na przykład nie miałem nikogo w domu, kto produkowałby jakieś rzeczy, sprzęty, coś takiego. Ja po prostu zacząłem to robić, może powiedzieć, z ulicy. Z potrzeby. Z potrzeby, nie. z ulicy, nie wiedząc absolutnie nic o tym, jak to działa, dlaczego to działa. Po prostu jakbym ci teraz powiedział, zrób koparkę. Pewnie nie wiesz za wiele o koparkach, ale wiesz, jak działają. To byłby mniej więcej ten sam poziom abstrakcji. Bo chciałem, żeby tutaj wybrzmiało dla słuchaczy informacja, że zacząłeś tworzyć gramofony, żeby były żeby to sprzęt na początku dla ciebie przewyższający aktualne normy czy zbliżający się do tych norm. zacząłem tworzyć, bo zawiodłem się na tym co jest na rynku w sensie nie, nie, inaczej nie kupuję tego co mam na rynku. Nie wierzę w to co jest dostępne. Uważam, że brakuje tutaj wiedzy, nauki, fachowości, inżynierii. Dzisiaj mogę to powiedzieć z, całym, z całą pewnością. Wtedy tego nie wiedziałem. Wtedy po prostu chciałem zrobić swój gramofon, bo nigdy w życiu bym się nie mógł zdecydować na żaden, właśnie ze względu na to, że mają bardzo różne opinie, recenzje, nie wiadomo do końca jak działają i dlaczego. Dzisiaj wiem o tym i mogę o tym powiedzieć. Natomiast no, dzisiaj patrzę na to zupełnie inaczej. tak? Może też w pewnym sensie upraszczam, no bo jak się bardzo intensywnie nad czymś siedzi i pracuje przez 7 lat. To jest duże, ja policzyłem z 8 tysięcy godzin. Podobno po 10 tysiącach godzin jest się ekspertem w danej dziedzinie. Bałbym siebie nazwać ekspertem, bo robię tylko ten jeden model swoich własnych gramofonów. To nie jest tak, że jak ktoś mi przywiezie gramofon, to ja potrafię go naprawić, czy go ocenić. No absolutnie nie. Ja się znam tylko na tym, co ja robię. Ale robię to od początku do końca wszystko. No i tu pojawia się pytanie, czym jest gramofon. Gramofon to jest proste urządzenie. Ja wiem, że jak się patrzy dzisiaj na zdjęcia niektórych maszyn, to, to wcale nie wygląda prosto. No ale tu trzeba się zastanowić nad jednym, co robi gramofon, tak? Gramofon ma dwie funkcje, tylko i wyłącznie dwie. Pierwsza funkcja to jest kręcenie płytą winylową, i to gramofon ma robić na poziomie absolutnie idealnym. Do tego za chwilę wrócimy. Druga funkcja to jest funkcja ramienia gramofonowego, które też ma coś konkretnego robić. Nic więcej. Gramofon nie musi robić absolutnie nic więcej. Ma dwie funkcje. Wszystko inne, co mamy w gramofonach, może wręcz przeszkadzać w uzyskaniu lepszego dźwięku, który moglibyśmy uzyskać z prostszej konstrukcji. No i teraz punkt pierwszy: napęd. Ja już wspomniałem o tym, że napędy w latach 80. były znacznie lepsze od tego, co jest dzisiaj. Ja myślę, że jest jakaś dziura taka technologiczna jakościowa między tym, co było w latach 80., a dzisiaj. Ja staram się tą dziurę jakby zapełnić. W sensie startuję tam, gdzie skończył się winyl. Bo tu trzeba powiedzieć jedno: winyl skończył się w momencie, kiedy pojawiła się płyta CD. Bo wtedy wszyscy pomyśleli, że wow, jest coś, co można odpalać z pilota, może zmieniać ścieżki, to coś się nie porysuje. No bo winyl to jest najgorszy możliwy nośnik. To jest nośnik dla masochistów. To jest wielkie, ciężkie, trudno to zrobić, łatwo to zepsuć, porysować. Trzeba mieć do tego gramofon dobrze wyregulowany, igłę, która się zużywa po tysiącach godzin. No same problemy. Tak? I nagle pojawia się forma CD i sobie myślisz, wow, wszystkie problemy znikają. Masz płytę, którą możesz dotknąć, którą możesz wyczyścić ścierką, której nie musisz mieć w jakichś mejkach, która jest mała, poręczna, lekka, odpowiadając z pilota, jest super. Mało tego, na tamte czasy wszyscy myśleli, że format CD, czyli cyfrowy, ma znacznie większą gęstość niż ten, który jest zapisany w rowku płyty winylowej. Tylko, że po latach doszło do ludzi, że to nie jest do końca prawda. Oczywiście są dalej wyznawcy cyfry i wyznawcy analogu. jestem zdecydowanym wyznawcą analogu. Problem polega na tym, że sygnał cyfrowy, niezależnie od tego, jaki jest gęsty, zawsze jest zero-jedynkowy. Masz zero-jeden. Nic więcej. Nie ma nic pomiędzy. A sygnał analogowy, to jest rowek w płycie winylowej, który z lewej i prawej strony ma wypustki, czy takie żłobienia, czy, czy no, wiesz o co chodzi. I one nie są zero -jedynkowe. One są większe, mniejsze, szersze, węższe. Ten rowek ma igła leci z lewej na prawą, w górę, w dół, z różną prędkością. I mimo, że się wydaje, że ta informacja w rówku płycy winylowej jest mniej. Gęsta, czy, czy uboższa, można powiedzieć, niż, niż w cyfrze, to niesie znacznie więcej informacji. I sygnał z płyty winylowej jest jedynym fizycznie powstającym dźwiękiem z całej gamy produktów audio. Bo to jest dźwięk powstający w sposób analogowy, poprzez drgania, które jakby są wywołane tym, że igła porusza się w rowku płyty winylowej. I to jest genialne w tym rozwiązaniu. Tylko nikt wtedy nie mógł tego wiedzieć, tak? W latach 80. i ten format CD sprawił, że mnóstwo firm, które robiło genialne gramofony na tamte czasy, to były mikro to były Garardy, to były jakieś pioniery denole, no mnóstwo takich fajnych konstrukcji wtedy powstało. One wszystkie upadły, no bo już nie było sensu, tak? Nie było jak wygrać na tamten czas z formatem CD. I powstała dziura. Dziura, która po chwili się odrodziła, bo teraz gramofony są bardzo trendy teraz dzisiaj wszyscy skupiają się na tym, że one są ładne, fajne. Także wspomniałem o tym, że są takie barokowe. Mało w tym nauki. Ja staram się jednak nawiązywać do tych lat 80., kiedy te parametry były istotne i do, do czasu, kiedy gramofon nie był skomplikowany. Kiedy masz trzy przyciski. I działasz, tak? Gramofon nie wymaga od ciebie doktoratu, spędzenia pół godziny, aż się talerz rozkręci czy wręcz rozkręcania ręką tego talerza, nie musisz pompować jakichś specjalnych pompek, żeby się siedzieć, jakieś ramię podniosło czy talerz, no, takie konstrukcje są. Proste urządzenie do słuchania płyt winylowych. To jest moja wizja gramofonu i taką wizję staram się realizować. Myślę, że z powodzeniem. No i jak popatrzymy sobie na ten napęd, tak? Bo do tego wrócę. No to napęd to jest bardzo postarze. Dzisiaj wszyscy sobie myślą, że to no jest gramofon. Tak? Każdy gramofon ma talerz. Ten talerz się kręci. Co to co jest w ogóle wielkiego? No okazuje się, że talerz musi się kręcić bardzo, bardzo, bardzo równo. No bo jak wyobrazisz sobie dźwięk. Dźwięk to jest fala. Sinusoida. Tak? O odpowiedniej częstotliwości. Jeśli gramofon się nie kręci równo, to ta sinusoida jest zaburzona. I dostajesz wahania tego dźwięku, wahania, które się mierzy albo powolnymi zmianami, czyli tak zwane wow, czyli kołysanie dźwięku, który słyszysz, takie niektóre gramofony tak mają, to jest dramat. I te wysokoczęstotliwościowe, czyli jakby szybsze niż 4 Hz, bo to jest poniżej 4 Hz, powyżej 4 Hz, to jest wow i flutter, tak to się nazywa. I gramofon musi się kręcić idealnie równo, nie średnio 33, 33 albo 45. Tylko idealnie cały czas równo, bo tylko wtedy możesz dostać ten właściwy, równy, piękny dźwięk. I to, że on się kręci równo, sprawia jeszcze, że ten dźwięk ma odpowiedni kształt. Bo dźwięk ma kształt, tak? Fortepian ma swój kształt, on ma atak odpowiedni. Różne na różnych częstotliwościach, w sensie na wyższych, niższych tonach, ma ten atak różny. Ma wybrzmienia. Gitara inaczej brzmi, trąbka, kontrabas inaczej brzmi, każdy dźwięk ma kształt. Jeśli gramofon nie ma tej prędkości stałej, to ten kształt i atak, tak zwany PRAT, jest zaburzony. I w ten sposób łatwo rozpoznać, czy gramofon jest dobry, czy, czy zły. I teraz łatwo go rozpoznać, mierząc właśnie ten wskaźnik prędkości, tak? I to się okazuje, że najlepsze gramofony na świecie, współcześnie produkowane, są bardzo proste w konstrukcji. Czyli taka zasada, keep it simple, stupid. Czyli rób to jak najprościej się da. Tylko w tej prostocie e, jest niestety... No ta prostota sprawia, że to jest skomplikowane, tak? Bo musisz doprowadzić do absolutnej perfekcji każdy pojedynczy, mały element. Ja na przykład to taka dygresja. Patrząc, yy, jak popatrzy na gramofon, tam jest rolka na silniku. Ona ma takie małe opustki. Ja kiedyś spędziłem 4 godziny obserwując, jak pasek napędowy porusza się w tej rolce. Moja żona wychodziła z domu i widziała, jak ja klęczę przy gramofonie. Po 3 godzinach wróciła, jak klęczyłam w tym samym miejscu i chciała dzwonić po specjalistów. A księdza, egzortysta. Księdza, wiesz, kaftan, te sprawy, ale naprawdę, jakby dojść do perfekcji wymaga naprawdę bardzo, bardzo dużej uwagi, cierpliwości i pracy i ob obserwacji tego, co się dzieje, bo tylko przez obserwację można wyeliminować wszystkie słabe części gramofonu. I właśnie przez to, że ja tam wiesz, przerobiłem 25 różnych silników, napędów, plint, mocowań, pasków, rolek i tak dalej, łożysk, kolei we ja tego mogę wymieniać nieskończoność. To szedłem do takiej kombinacji, która mi daje takie parametry. I ten gramofon w zasadzie, jak raz ustawisz, on może być używany przez 5 lat bez żadnego serwisowania. Tutaj nie ma nic, co się może zepsuć. I parametry ma naprawdę świetne. I to jest właśnie takie anty-podejście do tego, co dzisiaj masz w takim mainstreamie gramofonowym. Bo, bo dzisiaj, jak zobaczysz, to wiesz, że jest bitwa na to, ile kto ma silników, ile kto ma pasków, ile kto ma różnych dziwnych takich urządzeń na zewnątrz. A ja wychodzę z prostego założenia. To ma być najprostsze, jak się da. Bo tylko proste rzeczy są, e, można powiedzieć, niezniszczalne i niezawodne. Tylko tak. No i to jest, to jest część pierwsza, czyli plinta. Czyli to nie jest tak w, wcale takie łatwe i oczywiste, że ten talerz kręci się równo. Napra naprawdę trzeba się napracować nad tym, żeby ten talerz kręcił się równo. E, a mi się to udało osiągnąć. Jestem z tego bardzo, bardzo dumny. E, I to jest jeden z najlepszych wyników na świecie. E, druga część to jest ramię gramofonowe. I tu już jest wyższa szkoła jazdy. Bo, żeby. Ja pierwsze ramiona gramofonowe robiłem, i cieszę się, że zacząłem od ramion gramofonowych, bo to teraz. Bo jakby zdobyłem jakiś bagat doświadczeń przy tych pierwszych konstrukcjach. I powiem szczerze, że te pierwsze remana były robione tak, jak chyba wszyscy robią, czyli na ucho i na. Tak, na czuja. Tak sobie te ramiona yy, robiłem. I miałem kiedyś recenzję u takiego e, muzyka, kontrabasisty, jazzmena e, w Krakowie e, ze świetnym uchem. I po tej recenzji gramofonu bardzo długo rozmawialiśmy w ogóle o dźwięku, o kształcie dźwięku, o scenie, szerokości itd. i tak dalej. Tam wtedy w, po tych rozmowach wpadło mi do głowy z 15 różnych zmian, które mogłem zrobić w ramieniu gramofonowym. Wiesz, 15 różnych dziwnych rzeczy. I teraz standardowy proces budowy. Takich elementów polega na tym, że bierzesz sobie jedną część, musisz ją zaprojektować, narysować w 3D, znaleźć wykonawcę, poczekać w kolejce, zapłacić za to mnóstwo pieniędzy, bo pojedyncze rzeczy są niestety najdroższe. Um, poczekać w kolejce, aż to ci to wyprodukuje i dostaniesz tą część, po czym składasz sobie, tą, wiesz, to ramię z tą jedną częścią i słuchasz. I słuchanie musi być długie. To znaczy, wiesz, ucho jest najgorszym możliwym doradcą. To jest najgorszy organ, jeśli chodzi o, 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 wiesz, doradzanie, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Ucho zawsze się dostosuje, tak samo jak wzrok. Czyli przychodzisz gdzieś, słyszysz jakiś fajny dźwięk, to znaczy, że jest dobrze. Przychodzisz i słyszysz, że jest źle. I za 10 minut on będzie dobry, bo twoje ucho, ucho się do tego dostosuje. Musisz słuchać rano, wieczorem, przy wysokiej, niskiej e, wilgotności, przy wysokiej, niskiej e, temperaturze, jak jesteś zmęczony, jak jesteś wypoczęty. Musisz słuchać w każdych możliwych warunkach, żeby twoje ucho przez trzy miesiące się przyzwyczaiło do tego dźwięku, żeby ci weszło w DNA, po czym zmieniasz na stare i czekasz na pierwszy efekt. Jak jest dobrze, w sensie jak jest gorzej. Tak? To znaczy, że ta zmiana była dobra. Jak jest yy, lepiej, znaczy, że spędziłeś 4 miesiące na nic i straciłeś 4 miesiące czasu, musisz szukać kolejnych rozwiązań. Jak sobie pomyślałem, że mam 15 pomysłów i mam je zrobić w ten sposób, to musiałbym obciążyć moje wnuki takimi badaniami. I to jest w ogóle bez sensu. Ale ni niestety to jest sposób, który jest wykorzystywany przez, myślę, że 99% producentów sprzętu audio. Na ucho, na, na, wieś, na wrażenia zmysłowe, tak? Czyli generalnie na efekt końcowy. I wymyśliłem wtedy badania, czyli w jaki sposób mogę zbadać, czy ramię gramofonowe będzie dobre czy złe, zanim będę go słuchał. I to jest coś, co opisałem w sześciu rozdziałach na moim blogu, na stronie internetowej. Ja sobie to robiłem. Wymyśliłem metodologię, opisałem metodologię, zrobiłem wykresy. No, wszystko mi się zgadzało. Wykresy z tym, co słyszę, więc generalnie jestem w stanie dzisiaj. W ogóle jak robię ramiona gramofonowe, to je robię w taki sposób, że one są nawet bez kabli. Zakładam wkładkę, kalibruję, wkładam czujniki i sprawdzam, tak? Czy rezonuje, czy nie rezonuje. Jak nie rezonuje, to znaczy, że dopiero przechodzę do fazy słuchania. Chodzi o rezonansy, żeby nie było rezonansów, które występują w ramieniu. O tym za chwilę, ale powiem jeszcze o tych moich sześciu rozdziałach magicznych. Otóż wspomniany już wcześniej dr Bogusław Ziębowicz, kiedyś chyba nie mógł zasnąć. I dotarł w jakiś sposób do tych moich sześciu artykułów, po czym już w ogóle nie mógł zasnąć, bo ja mam takie wrażenie, że jakbym zaczął czytać I nie to, by, do to on zasnął. Nie, nie śpi do Pozdrawiamy. dzisiaj. Pozdrawiamy. <laughs> powiedział, że ty to jest świetny artykuł, w ogóle materiał na artykuł naukowy w ogóle na doktorat. No i faktycznie to usunąłem, bo się okazało, że to jest bardzo jakby, wiesz, nikt tego nie robi. Tak, takich badań. I to by był gotowy przepis na zrobienie badań ramienia gramofonowego w ogóle. Więc stwierdziłem, że to usunę. Jest to jakiś moje know-how, którego teraz strzegę. Natomiast wymyśliliśmy sobie, że napiszemy jakiś artykuł naukowy i piszemy go od roku. Nie możemy się, wiesz, jakby zmobilizować do tego, żeby to napisać. A przez chwilę otarłem się o doktorat na uczelni, już nawet mógłbym go zacząć zrobić, tylko nie mam kiedy. Doktorat, który polegałby na tym, że zrobię ramię gramofonowe w sposób wirtualnie zaprojektowany, gdzieś tam z jakimiś wskaźnikami i tak dalej. Także takie możliwości naukowe w Polsce. Tutaj w Dwicach są, bez Politechnika Śląska, jest, 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 są naukowcy, którzy chcieliby taki temat podjąć, ale nie ma na to czasu. No i teraz e, możemy płynnie przejść do tego, w jaki sposób w ogóle funkcjonują ramy gramofonowe. Otóż, żeby zrozumieć e, sposób działania ramienia. Tak, bo, bo ramiona są różne, jakby co do konstrukcji, co do mechaniki, bo są tak zwane tangencjalne, czyli które się ruszają równolegle i one rozwiązują problem e, kąta śledzenia rowka. Taki jest problem, w, 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 jakby w, w tych urządzeniach. I są te klasyczne, które się kręcą jakby z jednego, z jednego miejsca. One są podzielone na te unipivoty, tak zwane, czyli zawieszone na jednym punkcie, albo zawieszone na tak zwanym gimbalu, czyli na kardanie, czyli na takim wieloprzegubowym e, zawieszeniu. E, tylko, że tak naprawdę dzisiaj wszyscy produkują te monogramofonowe, gramofonowe, a niewielu ludzi się zastanawia, w się producentów, konstruktorów, jak to ma działać. W sensie skupiamy się na mechanice, próbujemy wyeliminować jeden problem, ale nikt nie myśli o problemie podstawowym. A teraz, co jest problemem podstawowym w budowie ramienia? Ja to powiem szczerze, wyczytałem. To nie jest coś, co ja sobie się tak obudziłem i, i zrozumiałem, na czym to ma polegać. I tu znowu ukłon stronę TNT Audio recenzentów, którzy kiedyś pisali świetne artykuły, i opisali artykuł z producentem ramienia gramofonowego Audiomeka Septum, Pierre Lourne. Ja to wymawiam tak, jak przeczytałem, nie wiem jak się to faktycznie wymawia. I tam opisali założenia. To był człowiek, który chyba kilkanaście lat pracował nad swoją koncepcją. Przedstawił założenia, jak ma działać ramię, ale nie mechanicznie. Przedstawił jakby podstawę do tego, co to ramię ma robić. Żeby zrozumieć, co ramię ma robić, trzeba zrozumieć, co robi wkładka gramofonowa i z czym ma problem. Wkładka gramofonowa, znowu, to nie jest żadna magia, to jest prosta rzecz. Ona działa na takiej zasadzie, jak jedziesz autostradą i najeżdżasz na prawy pas, gdzie są takie kropeczki białe. Im szybciej jedziesz, tym dźwięk jest wyższy. Wkładka działa tak samo, tylko, że się odbija od lewej prawej strony. Im szybciej się odbija, tym dźwięk jest wyższy. Tak? Ilość tych odbić które występują we wkładce gramofonowej, czy w igle, która jeździ w rowku płyty winylowej, jest gigantyczna. Żeby to zrozumieć, trzeba sobie troszkę powiększyć skalę. Jeśli zwiększymy rowek płyty winylowej 100 tysięcy razy, to będzie miał szerokość drogi 8 metrów. 100 tysięcy razy. A droga, jaką pokonuje igła na jednej stronie płyty, to jest 400 metrów. Zwiększymy to 100 tysięcy razy, mamy 40 tysięcy kilometrów. Teraz popatrz, co ma 40 tysięcy kilometrów. Obud ziemi. Popatrz sobie na ziemię z góry, wyobraź sobie, że tam jest droga, która ma 8 metrów szerokości. I w tej drodze, co 70 centymetrów, masz z lewej i prawej strony wypustkę. Tak? Wkładka pokonuje tą te 400 metrów 20 minut. Gdyby te 20 minut pozostawić i wkładka miałaby przejechać tą drogę właśnie w tej skali 100 tysięcy razy większą, to w ciągu sekundy pokonałaby 30 km. Teraz hmm. wyobrażamy sobie sygnał, jakby odległość 30 km, to jest Gliwice-Katowice, powiedzmy, tak? Że po lewej i prawej stronie masz co 70 cm sygnał, ta wkładka leci z prędkością 30 km na sekundę wyłapując każde pojedyncze takie właśnie pyknięcie z lewej i z prawej strony. To jest gigantyczna praca, którą musi wykonać igła w rówku płyty winylowej, z tego ludzie sobie nie znają sprawy. I właśnie to, że ta wkładka wyciąga taki sygnał, sprawia, że dostajemy na końcu dźwięk. No bo jakby głównym motorem napędowym wkładek ramofonowych to, jest, to są drgania. I to nie igła generuje drganie. Igła jest tylko jakby nośnikiem ostrości, czy gęstości tych drgań. Natomiast całe drganie generowane jest, jakby całe drganie powoduje z jednej strony, jakby wprawiamy drganie w spornik, a z drugiej strony tego spornika jest generator. Generator, czyli układ magnes cewka. To jest prosta fizyka. Tak ruszasz z magnesem przy cewce, indykujesz prąd elektryczny. I tu mamy wkładki MM, czyli rusza się albo magnes, albo wkładki MC, czyli rusza się cewka. Wkładki MM, i tu znowu pewnie jest święta wojna o to, które wkładki są lepsze, wkładki MM z definicji są gorsze, ponieważ mają ciężki magnes. To jest jakbyś sobie wyobraził, że masz młotek 10-kilowy w ręce i masz młotek kilowy w ręce, tak? Którym potrafisz szybciej ruszać. O tym kilowym, wiadomo, to samo działa we wkładce. Także ta igła, która jakby na końcu ma ten generator ciężki, po prostu jest troszkę ospała, jeśli chodzi o sygnał. Też fajnie gra, ale to nigdy nie będzie taki, wiesz, ostry sygnał, tak dokładny i gęsty jak wkładki MC. Wkładki MC mają ruchową cewkę. Cewka jest stosunkowo mniejsza, lżejsza, porusza się w polu magnetycznym i ten ruch właśnie w polu magnetycznym indykuje nam ten sygnał, który my za chwilę po przetworzeniu e, słyszymy. Tylko, że właśnie wygenerowanie tego sygnału poprzez drgania powoduje, że nie całe drganie przechodzi na sygnał. Tam zostaje mnóstwo energii w tej małej wkładce, z którą coś trzeba zrobić. I teraz przechodzimy wyżej. Mamy obudowę wkładki, czyli tak zwane body. Im wkładka jest droższa, tym body, czyli ta jakby osłona tej całej wkładki, potrafi sobie lepiej z tymi drganiami poradzić. Te najtańsze są plastikowe, nie radzą sobie w ogóle, czyli drgają jak, wiesz jak takie przy tej główki, takich, taki, wiesz, maskotek w samochodach. Im droższe, tym faktycznie radzą sobie lepiej, ale i tak to jest taka ilość energii, z którą żadna wkładka sobie nie potrafi poradzić, bo wkładki mają ograniczoną masę. Do powiedzmy 15 gramów. I to sprawia, że ta energia po prostu tam zostaje. Jak zostaje, to jest zasada zachowania energii. Nie wiesz, co się z nią stanie do końca, skoro ta energia zostanie w tej wkładce. Więc wkładka zaczyna rezonować, drgać, E, nagrzewać się, tam się różne rzeczy dzieją, no, które są poza naszą kontrolą, tak? Więc jaka jest koncepcja budowy ramienia gramofonowego? Ramie ma zadziałać jak sypna śmieci dla wkładki gramofonowej, Ramie ma sprawić, że wszystkie drgania, które powstają we wkładce, płynnie przechodzą na headshell, tak zwany, czyli na główkę. Na ramię przychodzą do centralnej części ramienia, która jest najcięższa i która w swojej masie potrafi te drgania zutylizować. I badanie i zrobienie dobrego ramienia polega na tym, że ramię y, radzi sobie ze wszystkimi słyszalnymi częstotliwościami, które wkładka potrafi odtworzyć i nie rezonuje. To znaczy, żadna częstotliwość, którą odtwarza wkładka, nie wprawia ramienia i tego całego układu w rezonans. Bo jeśli wpadnie w rezonans, znaczy, że podbija dźwięk. W tym momencie, kiedy ten dźwięk powstaje, bo rezonans powstaje bardzo szybko. I teraz cała zabawa polega na tym, że jest mnóstwo ramion gramofonowych. Mnóstwo, większość, nie wiem, to jest ogromna ilość, które sobie nie radzą z różnymi częstotliwościami. Czyli na przykład masz takie ramiona, nie powiem, jakie są jakby nazwy, które podbijają średnicę. I teraz nikt nie potrafi tego wachowy wytłumaczyć. Ja potrafię to wytłumaczyć, tak? No, bo tam występuje rezonans między 2-4 kHz, tak? Po prostu naturalnie. Wszystko, co się tam wtedy znajduje, po prostu jest podbijane. Są ramiona, które mają problem z górnymi częstotliwościami. To znaczy, że wtedy występuje rezonans. Są takie, które mają problem z dołem. I zawsze w recenzjach gram, takich właśnie urządzeń mamy informację o tym, że to ramy sobie nie radzi z tym, albo to sobie nie radzi z tym, albo to ma brzmienie bardziej na twarz, albo to bardziej faworyzuje średnicę wokale i tak dalej. Nikt nie, zaj nie zejdzie niżej do poziomu analizy drgania w tym ramieniu, z tą wkładką. Bo to nie wkładka jest zła, każda wkładka jest dobra. Chodzi o to, że nie każde ramię sobie potrafi z wkładkami poradzić. W taki sposób, żeby nie rezonować. Moje ramię nabuduję w taki sposób, że e, sprawdza najpierw rezonanse, Jakich nie ma, dopiero wtedy zakładam kable i słucham. Efekt jest tego taki, że one są bardzo, bardzo e, zbilansowane, czy zbalansowane w każdym zakresie częstotliwości, które się słucha. I nie rezonują, to znaczy nie dodają nic od siebie do wkładki. Chyba zdradziłem za dużo, jeśli chodzi o budowę samego zamiania ramofonowego, ale wydaje mi się, że jakby tutaj jest ogromna dziura, tak? Bardzo, bardzo niewielu myślę, że tylko jeden producent na świecie podaje informację o tym, czy jego ramię rezonuje, czy nie rezonuje, a cała reszta leci na ucho. I to jest największy problem właśnie z ramionami. I o tyle, o ile napędy były lepsze w latach 80. O tyle ramiona gramofonowe dzisiaj są lepsze, bo dzisiaj mamy lepszy sprzęt do analizy. Pomijam fakt, że nikt tego sprzętu nie używa do analizy, ale dzisiaj możemy mieć lepsze ramiona i na pewno mamy lepsze, bardziej skomplikowane i lepiej brzmiące wkładki niż w latach 80. Tak mi się wydaje. To tyle jeśli chodzi o prostotę tych dwóch elementów składowych gramofonu, czyli napęd i ramy gramofonowe. Także do słuchaczy trzeba trochę głośniej powiedzieć, żeby się obudzili ci, którzy zasnęli, bo nie lubią strony technicznej. Więc budzimy się, a dla tych, którzy się chcą jeszcze bardziej pod tym kątem rozwinąć, na pewno, i jakby więcej dowiedzieć, to zapraszamy dalej do słuchania oraz do Twojej strony internetowej i jeszcze do Pana doktora. Tak, bo on badania przeprowadza i ma gdzieś u siebie na stronie? Znaczy, badania prowadzę akurat ja, natomiast... A tak ogólnie, że on... Jest życzy... doktorem, tylko że w innej branży. On bardziej bada, to musiałbym sprawdzić, bo ja nigdy nie pamiętam jego nazwy, jego wydziału. Mechaniczno-technologiczny chyba. W Lewicach na Politechnice. Natomiast zamiłowanie z miłośnikiem muzyki. My się tak zawsze trochę śmiejemy, że ja używam płyty do słuchania sprzętu, a Boguś dwa sprzętu do słuchania muzyki. I tak się pięknie uzupełniamy. Bardzo dobrze. Synergia pełna. Równowaga w przyrodzie. Zauważyłem, że jednym z czynników ważnych dla ciebie, istotnych w tym procesie, jest zbieranie opinii. W tym wypadku też recenzji ludzi, którzy, którzy badali Twój sprzęt, sprawdzali go i na tyle spodobał im się i zainteresowali się nim. Że, że właśnie pokusili się o to, żeby te recenzje napisać. Jednym z nich właśnie był muzyk kontrabasista, tak? Tak, kontrabasista. I teraz jak, jak te recenzje na ciebie wpływają, jak są, jak są dla ciebie ważne, jak ty je odbierasz, jak je przyjmujesz do siebie, że, że dają ci właśnie kopa i, i, i że możesz z nich korzystać, aby, aby dalej tworzyć i się rozwijać, żeby, żeby to szło w kierunku właśnie rozwoju. Recenzje to jest, to, jest, to jest taki nieodzowny element w zasadzie każdego producenta, w tym przypadku audio. I to jest tak, że myślę, że każdy, który coś produkuje, koniec końców musi ten sprzęt zrecenzować. Tak? Chodzi o to, żeby dać to komuś, kto zna się na tym temacie, żebyś na ten temat po prostu wypowiedział. Znaczy, recenzja generalnie ma jakby dwie strony. Z jednej strony to jest opis sprzętu, który idzie do ludzi. A z drugiej strony to jest jakiś feedback dla producenta. Ja bardziej patrzę na tą drugą stronę, bo coraz bardziej świadomie współpracuję z recenzentami i robię to w taki sposób, żeby zaznaczam to przed recenzją, żeby tak ocenili mój sprzęt, żeby powiedzieli mi na końcu, co tam im nie pasuje, co by zmienili, co by ulepszyli. Czasami są to rzeczy, o których nie mogą napisać albo nie napiszą z różnych względów ale to są rzeczy, które pomagają, to są bardzo takie drobnostki, które pomagają ten sprzęt ulepszyć. I o tym mi w tych recenzjach chodzi. Tak ta, ta, ta recenzja z największym kopem to była właśnie ta, która była w T&T Audio we zrobiona. Była recenzja y, muzyka, który, która była dla mnie bardzo istotna, ponieważ y, recenzja muzyka to jest to coś, co jest oceną systemu, czy oceną urządzenia w kontekście Wierności oddawania dźwięku, tak? No bo generalnie muzyk jest bardzo blisko z, z dźwiękiem naturalnym, więc to, co słyszy ze swojego systemu, musi być jak najbliższe temu dźwiękowi. To jest, właśnie z tego punktu widzenia, bardzo, bardzo ważna recenzja. Miałem recenzję przeprowadzoną przez człowieka mocno osadzonego w sprzęcie vintage, czyli takim właśnie z epoki od 80. też było dla mnie ważne, jak on to oceni, skoro na co dzień funkcjonuje z gramofonami na przykład. 40-letnimi, a tymi świetnymi maszynami też wyszło bardzo dobrze. Była recenzja ludzi, którzy mocno siedzą w sprzęcie naprawdę najwyższej, najwyższej półki, i ten gramofon był testowany, jeden i drugi zresztą, w takim sprzęcie, który powiedzmy kosztuje 2 miliony złotych, jakby na to popatrzeć, tak cennikowo. I to są ludzie, którzy są bardzo obyci w, w dźwięku, w sprzęcie, w jakości. I to była dla mnie niezwykle istotna recenzja. Ostatnio była taka recenzja lifestyle'owa człowieka, który mocno siedzi w sprzęcie popularnym. I też dał mi jakiś feedback konkretny z tej recenzji. Też zresztą bardzo fajna recenzja. Także recenzje są bardzo istotne. I e, w ogóle kim są, kim są recenzenci? To jest taki, żeby zrozumieć kim jest recenzent... Trzeba spojrzeć troszkę na audio szerzej, no bo z jednej strony recenzent to jest taka osoba, za którą idzie cały tabun ludzi, którzy w te recenzje wszystkie wierzą, tak? Czasami ślepo, czasami nieślepo. Ja jestem też ofiarą takich recenzji, gdzie, nie wiem, przeczytałem jakąś recenzję, kupiłem sprzęt i się zawiodłem. Potem miałem pretensje do, do, do tej recenzji, ale ja w końcu tak zrozumiałem, że to recenzja to jest tylko pewien punkt widzenia. Osoby, która Uruchamia dany element systemu audio w swoim dobrze znanym systemie audio, czasami bardzo, bardzo dobrym systemie, w swojej akustyce. I to jest naprawdę, choćby nie wiem, jak się starać, to zawsze jest ocena subiektywna. To nigdy nie będzie tak, że jak recenzent opowie coś o jakimś sprzęcie, że jest taki i taki, że jak włożymy go w swój system, to on tak samo będzie grał, tak? bo mamy inne warunki, inną akustykę. Akustyka to jest połowa roboty w audio. A więc w recenzję, na recenzję trzeba patrzeć z przymrużeniem oka w pewnym sensie. I to nie jest ostateczny wyznacznik tego, co, co my chcemy osiągnąć. Tak? W sensie to może być jakiś drogowskaz. Tak? Idziemy w tym kierunku, albo w tym kierunku. No i ta, ta recenzja może w tym, w tym, jakby pomóc. Natomiast, żeby zrozumieć, kim jest recenzent, bo jest taka persona bardzo istotna w tej całej branży, to trzeba sobie podzielić w ogóle tą, jakby użytkowników audio, czy jakby w tych. Nie chcę mówić audiofilii, natomiast tych e, słuchaczy, tak, czy, czy ludzi zajmujących się muzyką, czy słuchający muzyki na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to jest e, kategoria meloman, czyli człowiek, który lubi słuchać muzyki po prostu. To są ludzie, którzy mają ogromne kolekcje płyt, płyt winylowych, CD, lubią zespoły muzyki, lubią ich po prostu słuchać. To są ludzie, którzy noszącają motorem napędowym tego przemysłu fonograficznego, tak? bo oni naprawdę mają ogromne kolekcje. Problem z takimi ludźmi polega na tym, że oni nie z... przywiązują uwagi do sprzętu, tylko do muzyki, do wykonawców, do utworów. Są przywiązani po prostu do przywiązania do muzyki. Niestety z nimi jest czasami tak, jak z takim kierowcą w tak zwanym Żółwiku w Skodzie. Tak, przepraszam, że takie porównanie. Eee, nie mam już do tego samochodu, sam kiedyś nawet jeździłem. Tam chodzi o to, że taki kierowca, który 40 lat jeździ tym samym samochodem, wielu takich kierowców uważa się za szeryfów. Za kierowców, którzy wiedzą wszystko, bo przez sam fakt, że 40 lat jeżdżą, uprawnia ich do tego, że mogą się wypowiadać na, na każdy temat i się na tym znają. Podobnie jest w audio. Jak ktoś słucha 40 lat płyt na tym samym systemie. To jakby daje sobie prawo do tego, żeby wypowiadać na temat, o których nie ma pojęcia. I często tacy ludzie twierdzą, że wkładki grają tak samo, że gramofony grają tak samo, że kolumny grają tak samo, że wzmacniacze grają tak samo, że kable to jest ściema, bo nigdy tego nie doświadczyli. Oni po prostu przez 40 lat słuchają muzyki na tym samym sprzęcie i super, tylko że ich jakby poziom percepcji jest mega bardzo ograniczony. To jakby taki kierowca z 40-letni, który sobie jeździ, e, powiedział coś na temat e, Porsche i je, jazdy na torach, na przykład, nie wiem, na, na Mący, tak? No nie ma o tym pojęcia, bo nie może mieć, bo nigdy nie jeździł. To jest właśnie ten poziom abstrakcji. E, drugi poziom stajemniczenia to są audiofile. Teraz bardzo często myśli się o audiofilach. Ja często przychodzę na przykład do znajomych, oni mówią, nie, nie puszczaj muzyki, bo mi trochę wstyd. Mówię, no o co chodzi? Przecież Chcemy sobie posłuchać muzyki, tak? E, I to wcale nie jest tak, że audiofilm przychodzi od razu, jak coś usłyszy złego, to zatyka uszy i wybiega z krzykiem, że to w ogóle jest straszne i nie chce tego słuchać. To tak nie działa. To znowu można porównać do motoryzacji. E, to jest taki kierowca, powiedzmy, który lubi sobie jeździć samochodem, chce mieć coraz szybszy ten samochód i sobie kupuje coraz szybszy, coraz szybszy, i raz na jakiś czas wyjeżdża na tor żeby się podszkolić, żeby sprawdzić, jakie są możliwości tego samochodu. Tak, Czyli, ale to nie jest tak, że on idzie jak wariat cały czas. Tak? To nie jest tak. Tak samo jak audiofil. To nie jest tak, że on cały czas słucha po prostu mega, hiper, uważnie, cyzeluje każdy dźwięk, który słyszy, po prostu go opisuje, sprawdza. Yy, tylko to jest faktycznie tak, że ci audiofile po prostu czerpią radość ze słuchania tej muzyki na sprzęcie. Yy. Oczywiście dbają o to, żeby ten dźwięk był jak najlepszy, bo przywiązują do tego uwagę, nie tylko do muzyki, której słuchają, ale też do jakości tego dźwięku i co jakiś czas zastępuje ten magiczny moment zmiany, tak? Sprawdzamy kable. No i to są takie trzy godziny ostrej jazdy, tak? Zmieniamy, słuchamy, zmieniamy, słuchamy, zmieniamy, słuchamy. Jak już znajdzie... Tak, to nie można też tak cały czas być takim właśnie krytycznym audiofilem. Tak samo nie wyjedziesz na tor i nie będziesz jeździł cały dzień na maksymalnych obrotach, bo po prostu nie jesteś w stanie. Ucho też tego nie jest w stanie wytrzymać. To taki maraton. Więc masz godzinę, dwie i potem już ucho więcej nie przyjmie. I masz takie godzinę, dwie ostrego słuchania, gdzie naprawdę bardzo uważnie słuchasz, wybierzesz sobie te kable, powiedzmy, jesteś szczęśliwy, idziesz dalej i dalej sobie słuchasz tej muzyki normalnie. Takie napady audiofilskie to jest coś, co się nie zdarza bardzo często. No, bo też jest przy okazji zmiany sprzętu. Na przykład, nie wiem, mi przyjechał ostatnio wzmacniacz, który tu widzisz i mam go od dwóch dni. Jestem zachwycony, ale nie wiem, co będzie jutro, bo musisz z nim osłuchać. I to są właśnie takie momenty, kiedy wieczór, chwila, dwie godzinki możesz sobie coś puścić, posłuchać, sprawdzić, porównać, ale więcej nie możesz tego zrobić tak bardzo krytycznie. tak? Całą resztę spędzasz na tym, żeby po prostu z przyjemnością tej muzyki posłuchać. I to są audiofile. I teraz najwyższy poziom tajemniczenia to jest recenzent. Audiofil ma jeden problem. Zawsze ma granice, które nie przekroczy, bo go na to nie stać. Audiofil zawsze widzi sprzęt, który chciałby mieć, a którego nie może mieć. I nawet jak go sobie kupi, to za pół roku będzie chciał coś droższego i lepszego. Więc zawsze jest ta granica, której audiofilm nie przekroczy, bo go po prostu na to nie stać. Może z wyjątkiem kilku takich, których stać, tak, ale to jakby mówimy o tym, powiedzmy, 99% ludzi, którzy po prostu mają jakieś marzenia, chcieliby ten sprzęt mieć, ale ich po prostu no nie mogą sobie na to pozwolić. I jedyne, co im pozostaje, to czytać, co recenzent o takim sprzęcie powie. I recenzenci to są ludzie, którzy mają dostęp w zasadzie nieograniczony do całego sprzętu, który możesz sobie wyobrazić, przez nich przewijają się, wiesz, dziesiątki różnych elementów systemu e, miesięcznie, e, więc oni mają bardzo szerokie spektrum doświadczeń, jeśli chodzi o skalę, wiesz, tanich, drogich, ekstremalnie drogich, dobrych, słabych. To mają naprawdę bardzo dobrze opanowane, mają świetnie wyrobione ucho. To są tacy, można powiedzieć, kierowcy testowi. Oni potrafią właśnie tak, na wysokich obrotach jechać bardzo, bardzo długo, testować sprzęt za sprzętem, bo są po prostu do tego, wiesz, przystosowani, wyrobieni, nauczeni, wiesz to jest doświadczenie. E, minus jest tego taki, znaczy plus jest taki, że to są ludzie, którzy mają świetne systemy naprawdę świetnie skomponowane systemy bo przechodzi przez ich ręce mnóstwo sprzętu i sobie zostawiają, po prostu kupują ten sprzęt, który im pasuje, ale wiedzą robią to świadomie. Minus jest tego taki, że muszą z tego napisać recenzję zawsze. Tak. No więc to jest taka praca, że czasem dostajesz pięć odtwarzaczy CD w ciągu nie wiem miesiąca i masz już lepszy wzmacniacz, sam otwarzasz, tylko musisz go zrecenzować, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Czasami dostajesz wzmacniacz, który waży 250 kg. Musisz go przetransportować, ustawić, odpalić, potem wiesz, po dwóch, trzech tygodniach musisz go spakować, ktoś po niego przyjedzie, to jest naprawdę, można powiedzieć, charuwa. I ludzie, którzy tak patrzą na te wszystkie opinie recenzentów, tak zazdroszczą, że tych, Boże, te, te, tyle rzeczy możesz sobie przetestować i posłuchać, jak sobie wyobrazić, że już masz ten system, który bardzo lubisz i musisz do niego co chwilę coś wpinać. I to opisywać. I czasami to jest straszne, co w ten system wepniesz, tak, bo masz na przykład super jakiś otwarzasz, wpinasz coś przeciętnego, jaż cię uszy bolą. Ale musisz to wpiąć, i musisz to spróbować ocenić z punktu widzenia adekwatności tego komponentu do innych komponentów, tak? Jakby w tej samej skali cenowej powiedzmy tak? Naprawdę trudna robota współczuję. Natomiast niewątpliwie zaleta recenzentów to jest to, że no, mają naprawdę bardzo, bardzo szerokie spektrum doświadczeń. I to jest. I to jest coś, czego nikt inny nie ma, i dlatego te recenzje dla mnie są takie ważne, bo dowiaduje się już jakby poza recenzją, co tak naprawdę można jeszcze w tym gramofonie, który robię, zmienić na przykład. A kto nadaje takie miano recenzentowi, że akurat ta osoba to jest recenzent? Poza tym, że pisze je. To, to są bardziej, nie wiem. To, to są ludzie, których znam od, od, od sam. Funkcjonują od dawna na tym rynku. To nie jest tak, że recenzent się, wiesz, tak samo jak producent gramofonów, nie budził się w pewnym, jakby wiesz, z naklejką jestem recenzentem, tylko to są ludzie, którzy po prostu lubią to robić. W pewnym momencie stwierdzili: No dobra, zacznijmy coś pisać, tak siada temat, zaczynają pisać jedną, drugą, trzecią recenzję, stają się bardziej lub mniej popularni i to jakoś idzie. No to są ludzie, którzy... No to nie ma przypadkowych osób w tej, w tej branży. To są ludzie, którzy naprawdę zjedli zęby, spędzają na tym mnóstwo czasu, współpracują z wieloma firmami, robią to albo płatnie, albo bezpłatnie, z czym w ogóle nie mam problemu. Natomiast są też tacy, którzy... I tu można mieć czasami zastrzeżenia, tak? Jakieś rozdają nagrody na lewo i prawo. Niestety dla tych samych firm cały czas, co jak się raz zobacz, to jest ok ale za, za czwartym razem, jak widzisz, ciągle te same nagrody, to jest podejrzane. Więc tutaj można tak z, z, popatrzeć z przymrużeniem oka na takie recenzje, no ale to jest jakaś tam zdecydowana mniejszość. Ja chciałbym Cię, Tomaszu, teraz spytać tak nietypowo. Jak można rozpocząć yy... Początek z gramofonem, żeby nie popełnić błędów kosztownych, można rzec, a żeby się cieszyć tym dźwiękiem i od czegoś zacząć, w ogóle ruszyć, bo wiadomo, że branża tych sprzętów jest różnoraka, ale jak znaleźć tą drogę, ten drogowskaz, jeśli już masz jakieś pojęcie na ten temat, jakieś to jest w ogóle złe słowo, dosyć duże i obszerne. Sam je robisz, więc jak to zacząć? No, nie jest to łatwy temat, bo gramofon w ogóle nie, nie jest z zasady super taki prosty. Aczkolwiek, tak jak opowiadasz, idzie to zrozumieć w taki sposób, że, że jest to dość konstrukcja i powinna być konstrukcja nieskomplikowana dla użytkownika. No i tak też myślę, że ta teza jest potwierdzona tym odcinkiem, bo ja wcześniej nie miałem zbyt dużego pojęcia o gramofonach, a tutaj chciałbym właśnie to rozwinąć, bo nie jest to taki, według mnie, pospolity temat. To temat nie jest pospolity, ale generalnie gramofony są teraz na fali, można powiedzieć, bo nawet w Biedronce można kupić płyty winylowe. Będzie chyba wznawiało. Czy sleb B. No i teraz jak, jak w ogóle rozpocząć? Najlepiej nie rozpoczynać tego od jakiejś drogiej konstrukcji, bo dobrze jest się zapoznać w ogóle z całym urządzeniem. W sensie jak się je obsługuje, tak? Czyli jakiś prosty, budżetowy gramofon. Są tacy producenci, którzy mają takie proste budżetowe gramofony. One no nie są skomplikowane. To nie idziemy w firmę powiedzmy, nie, ile kasy trzeba. No, mieć, myślę, tak? że 1500-2000 zł na początek, tylko trzeba pamiętać o tym, że sam gramofon nie wystarczy. On już powinien mieć jakąś wkładkę zamontowaną, jakąś w miarę przyzwoitą. One zazwyczaj mają takie wkładki. One nie są skomplikowane w, w złożeniu, tam jest prosta instrukcja. One są tak zrobione, że każdy like po prostu weźmie instrukcję, jak meble z Ikei sobie poskłada. Naprawdę nic skomplikowanego. No i najlepiej na początek posłuchać sobie takich płyt, że jak zniszczymy to nie będzie bolało. Oczywiście płyty są drogie, bo najtańsze kosztują 50 zł. I powiem szczerze, że są to płyty, które mi żal puszczać na, na moim gramofonie, ponieważ. Lepiej puścić CD niż taką płytę. Natomiast na początek taka płyta wystarczy. Mówię tu oczywiście o płytach nowych, no bo takie płyty z epoki można oczywiście w tej cenie znaleźć, tylko trzeba umieć szukać i mieć dobre jakąś wiedzę w tym zakresie. Nawet tańsze, które świetnie brzmią, naprawdę. Natomiast na początek myślę, że takie zwykłe płyty, zwykłe edycje bez szaleństwa, bo może się nie spodobać. Tak? Musimy być przygotowani na to, że może nie siądzie, może nam się nie będzie podobać, więc po co w to ładować jakieś duże pieniądze? Natomiast jak już złapimy tego bachcyla, no to wtedy wchodzimy w kolejne etapy wtajemniczenia, można powiedzieć. I tu już trzeba mieć na uwadze cały system. Tak? czyli system stereo, wzmacniacz kolumny, przedwzmacniacz gramofonowy, odpowiednią wkładkę, odpowiedni gramofon. I tu jedna rada jest taka, żeby zachować odpowiednią adekwatność. Tak, to zazwyczaj patrzymy na cenę, że są tej samej półki cenowej, ale to jest bardzo duże uproszczenie. Chodzi o to, że na przykład, gdyby mój gramofon, który jest bardzo drogim gramofonem, tak? i który jest, świetnie działa w systemach za tam naprawdę bardzo duże pieniądze, A wstawić w system tani, to ten ktoś, kto porówna mój gramofon z jakimś tanim gramofonem, powie, że one grają tak samo. Że to, jest, że to jest, w ogóle bez sensu, że i wiele jest takich opinii, którzy ludzie sobie biorą jakiś drogi sprzęt, wpinają w coś takiego przeciętnego, tak jakbyś w, w, wsadził koła z Ferrari do malucha. No to nie pojedzie jak Ferrari, no umówmy się tak, nie zrobisz tego malucha Ferrari. Ale yy, no, chodzi o to, żeby to zrobić tam z głową i racjonalnie. I, i no, generalnie wielu ludzi robi tak, że pożyda taki sprzęt, wstawia go w swój system, mówi, że to jest bez sensu, on nie działa i w ogóle nie jest wcale dobry. No bo to jest nieadekwatny sprzęt. Z drugą stronę, jakbyśmy zrobili, czyli w bardzo drogim systemie, we wpieli dwa gramofony, taki słaby i bardzo dobry, to od razu słyszymy różnicę. Ten słaby będzie po prostu dramatyczny. I chodzi o to, żeby zachować taki umiar, żeby nie iść w jakieś super ekstremalne elementy i jakieś, nie wiem, Niech to będzie wzmacniać, tak? Bardzo dobry, hiper, super. A reszta będzie słaba, tylko żeby ten sprzęt jednak ze sobą korespondował. Że jak już będziemy coś zmieniać, to dobra, to weźmy na przykład, mamy już jakiś system. Kupmy droższy wzmacniacz, ale z myślą o tym za chwilę kupimy droższe kolumny. Trzeba ten sprzęt wybierać z głową. I teraz co radzę? Idźcie do dobrego salonu. Gdzie naprawdę sprzedawcy doradzają, co trzeba kupić, jak kupić, i, i zadają konkretne pytania, jakiej muzyki słuchasz, w jakim pomieszczeniu słuchasz, e, jaki lubisz bardziej dźwięk, czy nie, nie boisz się na przykład wzmacniaczy lampowych, tak? bo one się grzeją, bo tam są lampy, czy bardziej tranzystor. E, wiesz, i to są te szereg pytań, które pozwalają jakby określić gdzie ty w ogóle jesteś, czego potrzebujesz, jaki masz budżet, i oni naprawdę potrafią dobrać fajny sprzęt. A najważniejsze na końcu jest to, żeby ten sprzęt postawić u siebie w domu i posłuchać. Bo w salonie może brzmieć super fajnie, weźmiesz go do domu i będzie dramat. Już w takich historiach słyszałem, nawet o bardzo drogich sprzętach, i to się bardzo często zdarza, więc trzeba mieć możliwość wypożyczenia sprzętu do domu i w domu go sprawdzić, i żeby był adekwatny, tak, w sensie do całej reszty systemu. To warto by było teraz takie pytanie zadać. Czy jeżeli ktoś chciałby napisać do ciebie, znajdzie właśnie, wejdzie na twoją stronę, czy na social media i weźmie, napiszę. ku pomóż mi. Panie Tomaszu, proszę mi pomóc. W doborze sprzętu, w znalezieniu miejsca, gdzie mogę kupić, no bo salon na salon. Kto mi pomoże, czy, czy ktoś mnie nie, nie oszuka, czy, czy po prostu nie wydał za dużo pieniędzy, czy jesteś w stanie właśnie takiego maila odebrać, czy taką wiadomość i, i dopomóc takiej osobie nakierować. Znaczy, na pewno nie jestem handlowcem, bo nie umiałbym sprzedać e, stówy za 50, więc e, że tak powiem, tutaj jestem bardzo słaby. Natomiast jeśli chodzi o pomoc w doborze sprzętu, ja mogę coś powiedzieć i podpowiedzieć, natomiast najlepiej udać się do salonu jakiegoś sprawdzonego, ja mogę polecić salon, w którym, w tej chwili, z którym współpracuję. To jest niestety salon gdzieś daleko od nas, bo jest w Sopocie, Premium Sound, więc polecam, się naprawdę świetnie znają na robocie. Natomiast jeśli chodzi o gramofon, no to też jak ktoś mnie spyta, jaki gramofon kupić do jakiej sceny, to też się w tym nie orientuję. Tak? Musiałbym go wziąć, zbadać, sprawdzić, a to, a to nie, nie, nie za bardzo tak powiem, jest możliwe, więc najlepiej się posiłkować tutaj fachowcami z salonów. Naprawdę tych salonów w Polsce mamy całkiem sporo i są całkiem nieźli i wiedzą o czym mówią. Natomiast jeśli ktoś by chciał faktycznie mój gramofon, to ja mam taką. Fajną zasadę, mianowicie to nie jest tak, że ja przyjadę i, i tutaj stawiam, i, i od razu się kasujemy, tylko ja stawiam na to, że stawiam gramofonu klienta na dwa tygodnie zupełnie bezpłatnie, i klient albo się z tym gramofonem zaprzyjaźni i go zostawia, zazwyczaj go zostawia, albo po prostu przyjeżdżam i bez słowa go zabieram. Więc, bo uważam, że tego typu sprzęt, Powiem jest to bardzo drogi sprzęt. Musi być kupowany z rozwagą i to nie przez ludzi, którzy chcą się tym pochwalić na Instagramie. Zazwyczaj tacy klienci właśnie nie chcą się chwalić na Instagramie takimi sprzętami, nie, bo to im nie o to chodzi. Oni chcą mieć fajny sprzęt, który mają na lata i nie chcą się martwić tym, czy będą go mogli odsprzedać, bo są klienci na przykład, którzy kupują sprzęt. A jak ja go sprzedam? Czy to jest znana marka, tak? Ile ja stracę na sprzedaży? Właśnie to, to nie ta grupa, tak? Mi zależy na ludziach, którzy chcą kupić naprawdę świetny gramofon yy, o jakości takiej, która jest powiedzmy, lepsza niż nawet dwukrotnie droższe konstrukcje, bo tak się tak to oceniam. I chcą to zrobić dla siebie i na lata. I o takich gramofonach się nie słyszy, nie widzisz na, zdję na zdjęciach na Instagramie, nie ma ich na Facebookach. Bardzo rzadko pojawiają się te zdjęcia tego gramofonu, bo ci ludzie po prostu nie mają parcia na szkło. Oni chcą po prostu mieć fajny sprzęt do słuchania muzyki na lata i się tym w ogóle nie przejmować. W sensie, że coś się stanie, zepsuje i tak dalej. Także yy, najlepiej, jeśli ktoś by chciał, to zachęcam do kontaktu, bo można posłuchać u siebie w domu i to jest najlepszy sposób na przekonanie się do takiego sprzętu. A pytasz maila na pamięć? E, kontakt małopabeneaudio.com Trudny mail. Nie wiem, czy coś... Napiszcie. Jest na... na stronie internetowej, jest na Facebooku, może się skontaktować. Także piszcie ładne maile zaczynające od... Jakichś do, dobrych przywitań kulturalnych? Piszcie treściwie, pytajcie, dowiadujcie się, rozszerzajcie swoją wiedzę na temat gramofonów, bo po to powstaje ten odcinek z podcastu Remedium, na który zapraszam serdecznie wszystkich. Będzie on na Spotify, Apple Podcast, także na YouTube. Serdecznie zapraszamy. Teraz chciałbym skierować pytanie. Chciałbym, żeby to pyta pytanie było takie głębsze, kończąc już powoli ten odcinek. Jest to pytanie do, do ciebie, do osoby, która posiada już gramofon, pomijając na chwilę to, że go tworzysz, ale żeby iść w kierunku tego dźwięku, i takie utworzyłem pytanie, które ma za zadanie pogłębić. Zrozumienie przez ciebie yy, tego dźwięku, tej, tej muzyki, którą słuchasz, przez te urządzenie, które stworzyłeś. I pytanie brzmi, na czym polega synergia z gramofonem, yy, ja i dźwięk, właśnie w kontekście tego. To jest jak pójście do restauracji. Czyli możesz coś zjeść na mieście na szybko, tak? Ale yy, nic nie jest w stanie zastąpić ci takiego uroczystego pójścia do restauracji, gdzie wiesz się przygotujesz, pójdziesz, poczekasz zamówisz e, spędzasz czas tak w tej restauracji z kimś prawdopodobnie ci bliskim i to jest taka naprawdę bardzo fajna wyniosła, podniosła chwila może bardziej e, takiego obcowania z muzyką e, bardzo wysokiej wysokiej jakości można powiedzieć tak to też nie jest siedzenie na kanapie i przełączanie sobie muzyki po 5 sekundach z telefonu, bo tak też można. I tak można przelecieć całego z, jakiś tam system streamingowy i, i to bardzo szybko. Ale to, to wymaga jednak czasu, atencji, to wymaga tego, żeby odpowiednio zająć się płytą winylową. Trzeba odpowiednio wyjąć z opakowania, położyć na talerzu gramofonu, nałożyć docisk, ustawić igłę, uruchomić napęd, usiąść i posłuchać 20 minut. Nie słucha się poszcz poszczególnych utworów na płycie winylowej. Płytę winylową słucha się od początku do końca. I to jest taki właśnie szczególny czas, kiedy możesz usiąść i w taki właśnie bardzo analogowy sposób posłuchać dźwięku najwyższej jakości, bo to jest dźwięk analogowy i to jest, można powiedzieć, no, nie ma lepszego dźwięku tak, niż taki. Czego oczekujesz za każdym razem, kiedy włączasz gramofon i już nie chodzi o, o jakąkolwiek płytę, bo to już jest dobór taki poprzez tam chęć jakichś odczucia, ale, ale czego oczekujesz za każdym razem, kiedy włączysz swój gramofon? Też nie słucham gramofonu przy, przy byle okazji, tak? bo to, to jednak wymaga zachodu i to jest no, wymaga jednak atencji, tak, że jakby dźwięk z winyla wymaga tego, żebyśmy mu poświęcili czas, więc słuchanie po prostu winyla przy okazji nie ma sensu, e więc jeśli już słucham, to musi być odpowiedni moment, chwila, pewnie wieczór, taki moment wyciszenia. Yy, oczywiście, repertuar, płyta, którą wybieram, też ma znaczenie, no bo ona ma mnie na przykład uspokoić, albo wprowadzić w jakiś tam nastrój, albo, albo dać mi jakiś tam odnek energii, albo kopa, zależy od tego, jakby wiesz, od chwili. Yy, więc yy, oczekuję, że to, co słucham, to, czego słucham, tak, i ta jakość tego dźwięku, i ta piękwintność tego dźwięku e, sprawi, że te, nie wiem, godzina, dwie, po więcej, nie ma czasu, tak, w ciągu dnia na słuchanie muzyki z winyla, no to będą dobrze spędzone e, chwile przy muzyce, tak, jak jedni lubią słuchać, na przykład, nie, nie, nie czytać książki, nie lubią oglądać filmy, to są ludzie, którzy lubią słuchać muzyki. No właśnie z winyli, nie? Na gramofonie. Jeśli jest taka możliwość, to oczywiście, że tak. Miałem przyjemność. Nie pamiętam typu gramofonu, jaki to był u moich znajomych i spędziliśmy tam wieczór wraz z moją partnerką. No, było to ciekawe doświadczenie, bo ja, to był pierwszy raz, kiedy ja słyszałem tak naprawdę dźwięku gramofonowego. No i było to ciekawe, bo umiem gdzieś tam. Odróżnić jeszcze jakiś ten dźwięk, ten dźwięk, właśnie czy to gramofonowy, czy to cyfrówkę, czy jakieś inne, z tam paru względów pomijając, ale no, no było to ciekawe przeżycie. Był to gdzieś jeszcze wieloletni gramofon, stary, starej daty, zadbany. Użytkownicy tego gramofonu było widać, że dbają o niego i Robią to w odpowiedni sposób i też jest to dla nich uczta, więc, więc jest to na pewno coś takiego, co mi utkwiło w pamięci. I skłaniałbym się do tego, nawet że warto by było częściej się temu oddawać. Ale też, czy uważasz, że z, z wiekiem coraz bardziej poszukujemy takiego czasu, gdzie Y, może nas zainteresować y, takiego rodzaju sztuka, jak muzyka? Ja myślę, że tak. Natomiast tutaj jest jeden problem. Szczególnie ten problem mają audiophile, bo im jesteśmy starsi, tym mniej słyszymy. Obcina nam się górny zakres i paradoks polega na tym, że im jesteśmy starsi, to być może nas jest czasami stać na lepszy sprzęt, a z drugiej strony mniej słyszymy, więc tutaj w pewnym momencie trzeba przestać poszukiwać tego sprzętu i, i, i po prostu zostać z tym, co się ma, no bo więcej po prostu nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Na, na koniec, co masz jeszcze zapytam, jakbyś mógł słuchaczy podcastu zachęcić do wejścia w świat właśnie gramofonów. Gramofony to jest tylko urządzenie, pamiętajmy, tak. To jest urządzenie do słuchania winyli. Tu winyle to jest, to jest najważniejsze w tym wszystkim. I winyle czasami to jest kawał historii, bo można kupić na targach Różnych płyt winylowych, takich używanych. Naprawdę fantastyczne perełki, które mają po 40-50 lat. Czasami e, no one mają mnóstwo historii w sobie. Czasami okładka jest gdzieś uszkodzona, czasami jakaś plama tej okładce, czasami pachną z e, Ale te płyty cały czas dobrze grają. I ja mam kilka takich płyt w swojej ofercie, w sensie ofercie w, swoim, w, swoim, w swojej kolekcji. I to są czasami płyty, których nie można kupić, bo to są na przykład jakieś pierwsze wydania, jakieś tam testowe. Nikt takiej płyty nie ma, może kilka osób na świecie. I to są, to jest taka, to jest historia. To jest, to jest, to jest raz, że to jest kawał dobrej muzyki. Dwa, że to jest historia. Trzy, to jest fizyczny nośnik. To jest, to jest, to jest nośnik uzależniający. I niebezpieczeństwo polega na tym, że jak już ktoś w te winyle wejdzie, nie mówię o gramofonach, chodzi o winyle, bo o to chodzi. To, to trudno się z tego wydostać. To już jest, to już zostaje na całe życie. Ja bym się skłaniał, żeby dbać i tą sztukę pielęgnować. Moim krokiem jest ten odcinek, żeby to rozszerzać. Może nawet ja nie, nie idę w stronę póki co kupowania tego sprzętu, tych urządzeń, ale zacznę gdzieś od przeglądania powoli płyt winylowych. Na razie mam jedną. Jeszcze i nigdy nie słuchałem. A co, zapraszam? Więc, więc też będę ona w prośbie, jak to się mówiło za mało lata, przyjść i jej wysłuchać, zobaczyć I, i tak jak mówisz, od początku do końca. I słuchajmy muzyki różnorakiej na różnych sprzętach. Cieszmy się nią, dbajmy o tą sztukę, naszą, nawet polską, która przecież jest piękną sztuką. Jest mnóstwo ludzi, Polaków. Którzy też y, działają na świecie i też przecież y, przyznasz rację, twój sprzęt już jest znany w świecie, nie? nie do końca, ale bardzo mocno nad tym pracuję. No, na pewno jesteś skromnym człowiekiem, to się słyszy, więc zapraszamy do kolejnych odcinków. Ja bardzo dziękuję, Tomaszu, podam ci dłoń. Dziękuję bardzo, Darku. Drugi y, za ten odcinek, za przedstawienie y, bardzo, bardzo y, szerokie tego tematu. I zapraszam do kolejnych odcinków, i do zobaczenia w następnych. Dzięki, do zobaczenia. Pozdrawiam. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej? To moje remedium. To moje remedium.